Witam Państwa po przerwie. Chyba trochę nas jest mniej. Mam nadzieję, że jeszcze do nas dołączą osoby będące w kuluarach. Szanowni Państwo, nasza druga część dzisiejszej sesji, dzisiejszego naszego seminarium będzie poświęcona problematyce wdrożenia dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Dyrektywy, której czas transpozycji jest przewidziany do listopada 2015 roku. Dyrektywa kompleksowo reguluje prawa ofiar przestępstw. O tym dzisiaj wszyscy mówiliśmy, skupiając się na poszczególnych segmentach regulujących prawa ofiar przestępstw. I choć wydaje się po pierwszym przeczytaniu dyrektywy, iż zakres jej transpozycji, zakres wymaganej transpozycji nie wydaje się duży, bo szereg instytucji jest już w naszym prawie, funkcjonuje system ochrony i wsparcia, to jednak przy głębszej analizie tej dyrektywy i bardziej wnikliwym zapoznaniu się z nią dochodzi się do trochę odmiennych wniosków. Dlatego, gdyż dyrektywa wprowadza szereg nowych pojęć i jest nowe podejście do poszczególnych segmentów systemu ochrony ofiar przestępstw. I tak nowum, wydaje się, że takim nowum w tej dyrektywie to obowiązek przeprowadzania indywidualnej oceny w celu ustalenia zagrożeń dla ofiary przestępstwa. Jest duży nacisk położony na dokonywanie tej indywidualnej oceny jak na najwcześniejszym etapie postępowania. Dyrektywa kładzie na to nacisk. Nie tylko chodzi o zapobieganie ponownej i wtórnej wiktymizacji, ale też na zapobieganie ze strony, zapobieganie dalszej eskalacji przemocy, zastraszania, odwetu ze strony przede wszystkim sprawcy. W dyrektywie położono nacisk na to, by osoby dokonujące tej indywidualnej oceny brały pod uwagę szereg różnego rodzaju czynników, takich jak cechy osobowe ofiary, religię, płeć, orientacje seksualne, niepełnosprawność, ale również prawo do pobytu, związek ze sprawcą, zależność od sprawcy. To przeprowadzenie tej indywidualnej oceny, bardzo ważne dla ofiary przestępstwa już na samym początku postępowania, będzie wymagało, o tym też mówiliśmy, takiego specjalistycznego, interdyscyplinarnego i zintegrowanego podejścia. Dlatego tak ważne tutaj są szkolenia osób w tym zakresie, by prawidłowo dokonywać tej indywidualnej oceny i jak ją przeprowadzać. To też jest problem, czy ona ma być przeprowadzana w takim aspekcie formalnym i ma pozostać ślad w aktach. No, wydaje się, że nie powinien taki ślad pozostać. Jak to ma wyglądać i jaki ma być dowód tego, że taka indywidualna ocena została dokonana? Czy przez wzmiankę poczynioną w aktach sprawy, czy po prostu poprzez podjęcie właściwych działań? Kolejną kwestią, którą
która powoduje, iż inaczej wszystkie służby zajmujące się ofiarami przestępstw powinny podchodzić, jest kwestia statystyki. Dyrektywa inaczej podchodzi do gromadzenia danych statystycznych. Państwa członkowskie będą zobowiązane do przekazywania komisji właściwych danych statystycznych i tak, by prawidłowo ocenić, jakby właściwie ocenić prawidłowość funkcjonowania procedur i tych mechanizmów krajowych w zakresie skutecznej ochrony ofiar przestępstw, te dane statystyczne będą musiały być inaczej gromadzone. Będzie należało uwzględnić płeć, wiek ofiary przestępstwa. Więc tutaj też dużo trzeba poczynić zmian w tych wszystkich uregulowaniach też wewnętrznych, zarówno w policji, w prokuraturze, tak by te dane właściwie było gromadzone i można było z tych danych statystycznych wyciągać wnioski co do prawidłowości funkcjonowania tego mechanizmu krajowego. Nowum też, co zakłada dyrektywa, taką nową instytucją, może nie zupełnie nową, ale jednak jest to podkreślone w dyrektywie w artykule 20, to towarzyszenie ofiarom przestępstw. Rozumiem towarzyszenie podczas czynności procesowej i abstrahuję tutaj od kwestii przedstawiciela prawnego. Mówimy tutaj o osobie wskazanej przez ofiarę przestępstwa. Czyli może być to członek rodziny, może być to jakaś inna osoba bliska, co do której ofiara przestępstwa życzy sobie, by z uwagi na takie, a nie inne okoliczności brała udział, towarzyszyła jej, brała udział jej na przykład w czynności procesowej. Dyrektywa podkreśla też kwestię szczególnego podejścia wobec, w stosunku do ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony. Chodzi tutaj głównie o dzieci, które są bardziej narażone na ponowną i wtórną wiktymizację. Szanowni Państwo, naszymi uczestnikami dzisiejszej sesji są członkowie zespołu doradców do spraw ofiar przestępstw. Jest to zespół funkcjonujący przy prokuratorze generalnym. Między innymi jednym z celów funkcjonowania zespołu jest opracowanie komentarza do tej dyrektywy i pochylenia się nad zakresem jej transpozycji do polskiego porządku prawnego. Naszymi gośćmi są pani profesor Ewa Binkowska, pan profesor Cezary Kulesza, pani profesor Katarzyna Dudka i pan profesor Wojciech Zalewski. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią profesor Ewę Binkowską, która przedstawi ogólną charakterystykę dyrektywy ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań. Na pewno o wszystkich nie powiedziałam, ale tak sobie podzieliłam tę dyrektywę. Dla mnie te instytucje, o których mówiłam, zwłaszcza ta indywidualna ocena, jest to nowum i wydaje mi się, że nad tym się szczególnie prokuratorzy, my wszyscy będziemy musieli nad rozwiązaniem tego problemu, nad tym pochylić. Bardzo proszę pani profesor. Witam państwa. Proszę państwa, dyrektywa, o której dzisiaj mówimy, jest w tej chwili, słychać, najważniejszym aktem prawa unijnego, który reguluje kwestię praw ofiar przestępstw, przede wszystkim w postępowaniu karnym, ale również w czasie przed i po jego zakończeniu. Dyrektywę tę uzupełnia już datująca się z 2004 roku, a więc znacznie wcześniejsza dyrektywa odnosząca się do kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw. Mówiliśmy dzisiaj dużo na temat polskiej ustawy transponującej tę dyrektywę, która od początku jest bardzo zła. Już pierwsze analizy wykazały, że powinna ona zostać napisana od początku, zupełnie od nowa. Podstawową wadą tej ustawy jest to, że przewidziano tu cywilny tryb rozpoznawania spraw kompensacyjnych, które z nieprocesowego przekształca się w praktyce w procesowe, w postępowanie sporne. Dzięki za sprawą tego ofiara jest wciągnięta w normalny, dość długotrwały proces,
w trakcie którego musi wykazywać, udowadniać swoje racje, udowadniać dokumentami pod tytułem faktury, rachunki i tak dalej. My się dzisiaj nie koncentrujemy na tej kwestii, to jest kwestia zupełnie odrębna, natomiast dodam tylko, że postulowana od dawna nowelizacja, przynajmniej nowelizacja, bowiem na to przystało Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko na to, jak dotąd nie przybrała żadnych konkretnych kroków. My nie znamy założeń tej nowelizacji. Natomiast mowa była o tym, że na pewno nie zmieni ta nowelizacja trybu postępowania w sprawach kompensacyjnych, ani innych takich najbardziej istotnych kwestii, na przykład dotyczących tego, komu przysługuje kompensata, ani tego, kiedy ma ona być zwracana, ponieważ ofiara musi w niektórych przypadkach zwrócić kompensatę, na przykład wówczas, gdy sprawca zostaje uniewinniony, co nie oznacza, że przestępstwo nie miało miejsca, lecz tylko tyle, że nie popełnił go dany sprawca. I ma ona tyle różnych wad, że po prostu wymagałaby, jak powiedziałam, napisania na nowo. Nowelizacja ma być bardzo ograniczona, czyli czekamy na te założenia, o których była mowa. Dyrektywą uzupełniają jeszcze dwa niedawno wydane dokumenty. Jeden ją poprzedzający, dyrektywa w sprawie europejskiego nakazu ochrony, która ma zostać wdrożona do dnia 11 stycznia 2015 roku, i rozporządzenie w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, które ma również obowiązywać, być stosowane od 11 stycznia 2015 roku. Są to instrumenty szczególnej ochrony, w jednym przypadku różnych zakazów, zakazów zbliżania się, kontaktowania, przebywania w określonych miejscach orzeczonych w sprawach karnych, to europejski nakaz ochrony, w drugim przypadku takich samych zakazów orzeczonych w sprawach cywilnych. Instrumenty te mają chronić ofiary przemocy. Podkreślono, że każdego rodzaju przemocy, nie tylko przemocy ze względu na płeć. Czyli są to dwa instrumenty szczególnej ochrony tej kategorii ofiar, na którą Unia zwraca bardzo dużą uwagę. Dyrektywę, o której dziś mówimy, uzupełniają także inne dyrektywy zajmujące się szczególnymi postaciami zjawiska przestępczości. Pierwsza z nich, dyrektywa dotycząca w sprawie zwalczania handlu ludźmi i ochrony ofiar tego procederu, druga dotycząca zwalczania przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i pornografii dziecięcej. Proszę Państwa, pierwsza z tych dyrektyw, czyli dyrektywa dotycząca handlu ludźmi, powinna być wdrożona do kwietnia ubiegłego roku, druga do grudnia ubiegłego roku. Pierwszą z tych dyrektyw i drugą po części wdrożyła ustawa z 13 czerwca 2013 roku, która weszła już w życie 27 stycznia tego roku, a więc również później niż wymagało to prawo unijne. Ta implementacja obejmowała również częściową implementację dyrektywy ustanawiającej normy minimalne. Proszę Państwa, dokonana tą ustawą implementacja nie odpowiada standardom żadnej z dyrektyw. Po pierwsze, już pomijam to, że nie zostały te zmiany wprowadzone w odpowiednim czasie, ale dyrektywa ustanawiająca normy minimalne zakłada, że ofiarą wymagającą szczególnej ochrony w postępowaniu karnym nie jest ofiara konkretnego przestępstwa, tylko każda ofiara, w odniesieniu do której indywidualna ocena wykaże, że ma takie potrzeby. Są oczywiście takie kategorie ofiar, które wiktymologia zalicza do ofiar szczególnie wrażliwych, jak ofiary przestępstw nienawiści, ofiary przemocy seksualnej, ofiary przemocy w bliskich związkach, ofiary terroryzmu, przestępczości zorganizowanej. Innymi słowy, takie grupy, które dotyczą osób,
bardziej narażonych od innych na stanie się ofiarą danego przestępstwa. Może to wynikać z ich cech osobistych, takich jak wiek, płeć, funkcjonowanie w określonym środowisku, na przykład na obszarze zagrożonym w większym stopniu niż inne przestępczością. Innymi słowy, dyrektywa nie zakłada z góry, że szczególne środki ochrony mają dotyczyć na przykład ofiar przemocy domowej, ofiar przemocy seksualnej, ofiar terroryzmu. Ona nakazuje tym ofiarom udostępnić takie środki, jeżeli ofiary tego chcą, czyli uzależnia ich stosowanie od woli ofiar. My zakładamy w nowelizacji, która weszła w życie, że ofiary są bezwolne, pozbawiamy je prawa głosu. Ja się zetknęłam z ofiarami zgwałceń, które mówiły, że właśnie chcą na sali sądowej powiedzieć, co im się stało, bo to nie one mają się bać, tylko sprawca. My natomiast robimy coś przeciwnego, czyli zmuszamy ofiary do korzystania z tych środków ochrony. Po drugie, innymi słowy, te szczególne środki ochrony, zasady przesłuchiwania nie powinny dotyczyć konkretnych grup ofiar z uwagi na rodzaj doznanej wiktymizacji kryminalnej, czyli rodzaj przestępstwa, a te osoby, które tego wymagają. Taka jest ich konstrukcja psychiczna, skutki przestępstwa, odczucia. Wiemy, że na przykład właśnie ofiary przestępstw nienawiści, po pierwsze boją się zgłaszania tych faktów, boją się odwetu, a więc je powinniśmy bardziej chronić. Ale to one powinny móc o tym zadecydować. Taka jest intencja dyrektywy. My chronimy dzieci, szczególnie chronimy dzieci w wieku do lat 15. Wszystkie trzy dyrektywy, o których tu mowa, każą chronić szczególnie wszystkie dzieci w wieku do lat 18. Czyli nie wypełniamy wymogów ani dyrektywy w sprawie handlu ludźmi, ani wykorzystywania seksualnego, ani ustanawiającej normy minimalne w odniesieniu do szczególnej ochrony dzieci. Zbyt nisko stawiamy ten pułap szczególnej ochrony. Powinien on być w tym stopniu podstawowym, przeznaczony dla wszystkich dzieci w wieku do lat 18, a nikt nam nie zabroni, żeby wyższy poziom ochrony zapewnić młodszym dzieciom, ale odwrotny powinny być odwrotny układ. Poziom podstawowy ochrony dla wszystkich dzieci w wieku do lat 18. Proszę Państwa, dyrektywa ustanawiająca normy minimalne obejmuje szczególną ochroną dzieci. Co prawda wymaga, aby także w odniesieniu do dzieci była dokonywana indywidualna ocena co do ich potrzeb i jakie one są w zakresie szczególnej ochrony, ale uważa, że każde dzieci takiej ochrony potrzebują. Dyrektywa ta również od zdania dziecka uzależnia to, czy skorzysta ono z określonych środków ochrony. Oczywiście tu duże dyskusje mogą być prowadzone, bo dziecko wiadomo, 5 lat, a 16 to inna bajka. Niemniej taki jest standard. Czyli powinniśmy znowu wprowadzić podstawowy standard ochrony każdego dziecka. My wprowadzamy standard ochrony dzieci niektórych kategorii przestępstw. To też jest sprzeczne z intencją i z zapisami dyrektywy ustanawiającej normy minimalne. A zatem nawet ta implementacja, która już weszła w życie, wymaga poprawy, żeby stała się zgodna ze standardami unijnymi. A co więcej, my dokonujemy w tej chwili, do Sejmu został przekazany projekt przyjęty przez rząd w dniu 21 listopada ubiegłego roku, również dokonujący częściowej implementacji dyrektywy dotyczącej wykorzystywania dla celów seksualnych dzieci. Za sprawą tego projektu tworzymy nową kategorię przestępstw, wyodrębnioną ze względu na indywidualny przedmiot ochrony, mianowicie taki przedmiot, jakim jest rozwój psychoseksualny małoletniego. Wprowadzamy nowe typy przestępstw, dostosowujemy to do wymogów dyrektywy unijnej. Ale
te przepisy, które wprowadzamy tym projektem, projektem przyjętym niespełna 3 tygodnie później już zmieniamy. Więc mamy jakieś bardzo chwiejne poglądy na to, jak tę dyrektywę należałoby wdrożyć tak naprawdę. Powiem o jednym przykładzie, który jest szczególnie ewidentny. Tak jak obecnie w prawo karne nie przewiduje możliwości zatarcia skazania za na przykład pedofilię, tak projekt rządowy z dnia 21 listopada utrzymuje tę regulację, ale już projekt przyjęty 10 grudnia mówi, że czyny te ulegają zatarciu skazania po upływie 30 lat. To jest zasadnicza rozbieżność pomiędzy dwoma projektami przyjętymi w tak krótkim czasie. Proszę Państwa, dyrektywę uzupełnia jeszcze dyrektywa w sprawie zapobiegania terroryzmowi. Ona nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony dla ofiar terroryzmu, wskazując jedynie, że ofiary te muszą mieć prawo do odszkodowania, muszą uzyskiwać wsparcie i pomoc, ale odsyła do decyzji ramowej w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Decyzja ta została zastąpiona dyrektywą ustanawiającą normy minimalne, czyli takie odesłanie oznacza odesłanie do dyrektywy ustanawiającej normy minimalne. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Dyrektywa ustanawiająca normy minimalne nie likwiduje skuteczniejszych czy silniejszych środków ochrony przewidzianych w innych dyrektywach unijnych. Czyli jeżeli któraś z tych dyrektyw, o których tu powiedziałam, przewiduje silniejsze wsparcie dla ofiar, to oczywiście jest ono dostępne. Czyli ofiara ma jakby dwa źródła uzyskiwania wsparcia i pomocy. Proszę Państwa, dyrektywa ustanawiająca normy minimalne została przyjęta już po tym, jak powstała Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak karta ta nabrała mocy. W strategii służącej skutecznemu wprowadzaniu w życie Karty Praw Podstawowych powiedziano, że każda dyrektywa unijna, ta strategia została przyjęta w 2007 roku, że każda dyrektywa unijna, każdy akt prawa unijnego musi odwoływać się do Karty Praw Podstawowych. To samo czyni się w dyrektywie ustanawiającej normy minimalne, w szczególności w punkcie 66 jej preambuły. W tymże punkcie preambuły dyrektywy mowa jest o dbaniu o poszanowanie godności ofiar przestępstw, między innymi wśród innych praw. I tutaj nawiążę do prawa polskiego. Otóż polskie prawo karne zapewnia poszanowanie godności człowieka wyłącznie sprawcom przestępstw. Nie zapewnia, artykuł 3 kodeksu karnego mówi o poszanowaniu godności człowieka przy stosowaniu kar i środków wyszczególnionych w kodeksie. Stosuje się te kary i środki wobec sprawcy, a nie ofiary. Naturalną koleją rzeczy w kodeksie karnym wykonawczym też jest mowa o skazanych. Czyli polskie prawo karne nie zapewnia jednakowego poszanowania godności sprawców i ofiar. Szanuje tylko godność sprawcy i skazanego. Czyli to powinno być jak najszybciej zmienione, zwłaszcza że dążymy do tego, aby prawa ofiar były uwzględnione w Konstytucji, tak jak niektóre prawa sprawców przestępstw. Jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z równowagą w uprawnieniach ofiar i sprawców przestępstw. Dyrektywa ustanawiająca normy minimalne jest pierwszym i jedynym dokumentem o prawach ofiar przestępstw w skali światowej, w którym powiedziano, że prawa ofiar przysługują im bez uszczerbku dla praw sprawców. Co to oznacza i skąd taka geneza? Proszę Państwa, już w trakcie prac nad pierwszym światowym dokumentem poświęconym prawom ofiar przestępstw, jaką była i nadal jest Deklaracja Narodów Zjednoczonych o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy,
która została przyjęta 29 listopada 1985 roku, więc dość już dawno, powiedziano, że prawa ofiar mają im przysługiwać po to, aby zrównoważyć ich sytuację z sytuacją sprawców, przede wszystkim procesową w postępowaniu karnym. Ale nie ma to oznaczać ani odbierania jakichś praw sprawcom, ani ograniczania tychże praw. W dyrektywie powiedziano to bardzo wyraźnie i wprost. Stwierdzenie takie przełożyło się na szczególne sformułowanie kilku przepisów. Na przykład prawo do ochrony bez uszczerbku dla prawa do obrony, czyli konflikt, jaki może istnieć pomiędzy prawem sprawcy a ofiary, to jest to, że realizacja określonych praw przysługujących ofiarom może godzić w prawo do obrony sprawcy przestępstwa. Prawo do obrony jest jednym z kluczowych praw, które powinno i musi przysługiwać sprawcy, tylko nie może być traktowane jako prawo nadrzędne w stosunku do prawa do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego, integralności osobistej, fizycznej, psychicznej. A te wszystkie prawa zaliczane są do praw podstawowych człowieka. Czyli tak należy realizować prawo do obrony, aby nie godziło ono w bezpieczeństwo, najogólniej mówiąc, ofiary. A zatem i dyrektywa ustanawiająca normy minimalne bardzo wyraźnie to podkreśla. Wszystkie prawa mają być tak realizowane i po to, aby zapobiegły temu, by ofiara nie doznała zemsty, czyli odwetu, aby nie była przedmiotem zastraszania, podobnie jak członkowie jej rodziny, aby nie była przedmiotem wiktymizacji wtórnej, żeby nie doznała dodatkowych zbędnych stresów wynikających z niewłaściwego traktowania, a w szczególności, aby nie stała się ofiarą kolejnego przestępstwa. Zastraszanie, odwet może przybrać postać takiego przestępstwa. Czyli cechą charakterystyczną dyrektywy jest to, że wyraźnie wskazuje na niejako prymat praw przysługujących sprawcom nad prawami ofiary, co troszkę zadziwia. Czyli trzeba mieć przy wdrażaniu tejże dyrektywy, trzeba mieć na uwadze potrzebę pewnej proporcjonalności w tym układzie, zachowania jakiejś proporcjonalności w tym układzie sił. Proszę Państwa, kolejną cechą charakterystyczną dyrektywy jest to, że ona tak naprawdę nie wprowadza o wiele większych czy szerszych uprawnień dla ofiar przestępstw niż te, które przysługiwały ofiarom na mocy wcześniejszego dokumentu decyzji ramowej. Ona te uprawnienia w niewielkim stopniu oczywiście poszerza, ale na ogół je jedynie lepiej precyzuje. Mówi dokładniej, na czym dane prawo ma polegać. I z tego względu jest jak gdyby łatwiejsza w implementacji, ponieważ wyraźniej widać, o co chodzi przy danym postanowieniu dyrektywy. Ale dla nas, jako osób, które mają komentować tę dyrektywę, powstał problem wcale nie taki niebagatelny. Proszę Państwa, w materiałach macie Państwo oficjalny tekst w języku polskim dyrektywy. No tylko rzecz w tym, że jest to dokument fatalnie przetłumaczony i on niestety w wielu miejscach nie odzwierciedla faktycznej treści dyrektywy. Więc opieranie się na tekście polskim może wielokrotnie wprowadzać wręcz w błąd. Ja już pomijam fatalną stylistykę. Powiem, gdzieniegdzie trzeba kilka razy przeczytać jakiś fragment, na przykład preambuły, żeby zrozumieć, o co w nim chodzi. Dla osób niezorientowanych w ogóle w materii może to być niewykonalne. No i problem, jak tę dyrektywę wdrażać. Jak pisać komentarz, bazując na tekście polskim, będziemy też wprowadzać w błąd. Czyli tak na dobrą sprawę należy operować tekstem podstawowym, bo polski tekst wymagałby bardzo poważnej weryfikacji. I to na to zwracam uwagę, ponieważ dla wszystkich osób, które
będą czytały dyrektywę, no to muszą te osoby być świadome, jest to ważne, że niekoniecznie dysponują dokumentem dobrze odzwierciedlającym intencję faktycznie tę, jaką Parlament Europejski i Rada chciały dyrektywie nadać. Więc myślę, że na ile ja znam dokumenty unijne, to jest chyba najgorzej przetłumaczona akt prawny, prawa unijnego, a to są akty prawne, które wymagają implementacji. Proszę Państwa, to ja chciałam powiedzieć tyle ogólnie. Oczywiście, że dobrze, że dyrektywa powstała, natomiast musimy być świadomi także tego, że ma ona pewne mankamenty, no a poza tym, no niestety ta w tej wersji polskojęzycznej, no jest nie najlepsza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Okazuje się, że nie ma aktów idealnych pod względem legislacyjnym zarówno na naszym gruncie, jak i również jeżeli chodzi o akty prawa unijnego. Natomiast dyrektywa będzie wymagała wdrożenia. Rozumiem, że będą pracować specjaliści, którzy będą też bazować na tekście oryginalnym. Ja pamiętam jeszcze przed uchwaleniem czytałam tą wersję angielskojęzyczną. To troszeczkę jak się czyta wersję polską, ona trochę inaczej brzmi rzeczywiście w pewnych zapisach. Natomiast ja chciałam zwrócić tutaj uwagę na to, pani profesor to też podkreślała w pewnych szczegółowych segmentach, że dyrektywa określa normy minimalne, co oznacza, że państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres praw, zapewniając wyższy poziom ochrony, prawda? To nie oznacza, że ma być tylko tak i tak. Nie, to są normy minimalne, prawda? Tak, żeby poniżej tych norm nie zejść. I rzeczywiście dyrektywa koresponduje z innymi aktami, z rozporządzeniem, które oczywiście obowiązuje, będzie obowiązywało już bezpośrednio od 2000, chyba stycznia 2015, jeżeli chodzi o wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach cywilnych. Ważnym aktem jest europejski nakaz ochrony. Dyrektywa zaznacza dotycząca europejskiego nakazu ochrony, że nie powinna mieć zastosowania do świadków, bo dotyczy ofiar przestępstw, ale no, ofiara przestępstwa z reguły jest też świadkiem. Więc no, no są takie pewne w tych aktach rzeczywiście zapisy jakby tak same sobie, jakby wykluczające się, same sobie zaprzeczające. Natomiast ja tutaj liczę na pracę naszego zespołu, naszych tutaj fachowców, że pomożemy przy transpozycji w tym zakresie, który odnosi się do prokuratury, do wdrożenia tego aktu prawnego do polskiego systemu prawnego. W każdym razie naszą tutaj pracę i nasz komentarz przedstawimy poprzez stosowną publikację. Bardzo dziękuję pani profesor. Proszę o zabranie teraz głosu przez pana profesora Cezarego Kuleszy, również członka naszego zespołu doradców. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja jestem w takiej dobrej sytuacji, aczkolwiek nietypowej dla mnie, że ja będę naszego polskiego ustawodawcę chwalił po prostu. Ja mam dosyć skromny zakres, że tak powiem, tematyki prawa ofiar w postępowaniu karnym, a więc stricte zagadnienia procesowe. Biorąc pod uwagę minimalistyczny, ja bym to odkreślił, minimalistyczny charakter tej dyrektywy, nasze ustawodawstwo wygląda bardzo dobrze. No jeżeli zaniechamy jeszcze wdrażania czy implementacji tych fragmentów dyrektywy, których nie zrozumiemy, wówczas będzie to już powód do samozadowolenia, ponieważ ja niestety podzielam uwagi pani profesor Bieńkowskiej. Ja badałem ten problem, znaczy czułem, że taki problem przede mną postawiono, również jestem współautorem komentarza razem z panem doktorem Starzyńskim właśnie z tej dziedziny, że ja mam ocenić to pobieżnie oczywiście, jakie nasze przepisy powinny ulec zmianie. I uważam, że w zasadzie ogólnie nie. Są trzy płaszczyzny teraz oceny tego prawa. A więc raz prawo, wykładnia historyczna, jaka obowiązywała do tych ustaw, między innymi ustawa, która była dzisiaj powoływana, ta, która wchodzi w dniu 7 stycznia 2014 roku, gdzie przypominam, w sferze procesowej wprowadza szczególne tryby przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat, bądź ofiary przestępstwa, czyli rozszerzony zakres podmiotowy artykułu 185a.
wyjątkowość tego przesłuchania. 185b, również rozszerzony zakres, no i nowy artykuł 185c, który dotyczy już przestępczości seksualnej. Ale bardziej Państwo, nie będę się na tym skupiał, bo bym zjadł chleb pani profesor Dudce, ponieważ to zaliczamy do praw ochronnych, a nie praw aktywnego udziału. Proszę Państwa, z czego się bierze minimalizm dyrektywy? No chyba z ogólności tego aktu, który ma obowiązywać w całej Unii Europejskiej. I jak się wskazuje w preambule, mamy tam dwa modele jak gdyby udziału ofiar w postępowaniu karnym. To znaczy jest to ofiara, która wykonuje swoje prawa procesowe, jest stroną procesową, mówiąc najprościej, bądź jest tylko świadkiem. To drugie jest charakterystyczne dla systemu anglosaskiego. I trzeba było wprowadzić pewne standardy, które byłyby wspólne dla wszystkich krajów. Dlatego już w projekcie dyrektywy jej twórcy twierdzą, że są to dwa kryteria, które należy przykładać do każdego z systemów. Zależy, czy on przyjął tak zwany model, tego dyrektywa nie używa, ale w doktrynie mówi się o modelu praw procesowych ofiary i modelu usługowym. Praw procesowych, kiedy ofiara zostaje pozostawiona sama sobie, jest aktywną stroną procesową, bądź też model usługowy, kiedy jest, że tak powiem, obsługiwana przez wymiar sprawiedliwości. Do tej pory nasz system stanowi mieszankę tego. Przykład aktywne formy dochodzenia praw ofiar w postępowaniu karnym, czyli oskarżyciele prywatny, posiłkowy, powód cywilny, czy też pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jako strona. Natomiast uszczęśliwianie w ramach modelu usługowego, no to na przykład karnoprawny obowiązek naprawienia szkody orzekany z urzędu, artykuł 46, zasądzenie odszkodowania z urzędu. I drugim kryterium oceny, poza może drugą płaszczyzną oceny, poza uwzględnieniem ostatnich, tak bym to określił, nowelizacji, a więc te, które wyszły w roku ubiegłym, bądź też w styczniu, o czym już wspominałem, 14 roku, jest instytucja, o której jeszcze nie było mowy, czyli projektowana nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić po tylu latach prac nad nią, ale oczywiście nie jest to mój twór, ja za niego nie odpowiadam, dlatego że nie byłem członkiem komisji kodyfikacyjnej. Chodzi mi o nowelizację wprowadzoną ustawą z września 2013 roku, która w większości swoich postanowień wchodzi w życie 1 lipca 2015 roku. Jeżeli przyjmiemy jako kryterium oceny stan polski prawny na 1 lipca 2015 rok, to w zasadzie ja mógłbym już ten referat w pewnym sensie skończyć. No, jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie jakiejś nowelizacji do nowelizacji, bo u nas jest to modne, ale na razie wygląda to nieźle, tak bym to określił. No, proszę Państwa, tu pani profesor Bieńkowska powiedziała, że interes sprawcy, raczej jego prawa procesowe, prawo do obrony nie może ulec uszczerbkowi wskutek zwiększania praw ofiar. No mi jako profesjonaliści nadal nie podoba się słowo ofiara, tam gdzie my mamy pojęcie pokrzywdzonego. Natomiast dokładnie w preambule stwierdzono, że na użytek niniejszej dyrektywy termin ten odnosi nie tylko do osoby skazanej za popełnienie przestępstwa, lecz także do osoby podejrzanej lub oskarżonej przed ewentualnym uznaniem winy lub skazaniem oraz pozostaje bez uszczerbku, o czym była już mowa, dla zasady domniemania niewinności. A więc proszę Państwa, nie uwzględnia czego dyrektywa? W żaden sposób nie uwzględnia tradycyjnego nurtu, z którego wyrosła wiktymologia, przyczynienia się ofiary do popełnienia przestępstwa. My nie wprowadzamy, proszę Państwa, pojęcia ofiary i chyba nie wprowadzimy do naszego, nie musimy, ponieważ my mamy, no, możemy interpretować te przepisy zgodnie z dyrektywą i nie będzie tu żadnej sprzeczności, może z wyjątkiem dwóch kategorii ofiar. Nie tych wymagających specjalnego traktowania, ale jeżeli mówimy, albo to nawet ta interpretacja mi pasuje. Nie mamy pokrzywdzonego, tylko mamy pokrzywdzonego i gorszą kategorię ofiar. To są osoby, które nie są pokrzywdzonymi, a są upoważnione do składania zażaleń na odmowę wszczęcia ścigania, proszę Państwa. Chodzi mi tutaj o regulacje wprowadzone, proszę Państwa, przez ustawę z 22 marca 2013 roku. Otóż do tej pory, o czym też mi zdarzało się
mało pozytywnie mówić. Orzecznictwo sądowe pozbawiało uprawnień pokrzywdzonego wielu faktycznych ofiar przestępstw. Chodzi to tam, gdzie kodeks mówił w przepisach o ochronie innych dóbr niż dobra indywidualno skarżonego, przepraszam, pokrzywdzonego. Czyli przepisy przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, gdzie uważało się, że dobrem chronionym, czyli przedmiotem zamachu, nie jest dobro pokrzywdzonego. Na przykład, jeżeli człowiek wskutek, przepraszam, powiem kolokwialnie, wskutek fałszywych zeznań poszedł siedzieć, to nie był ofiarą przestępstw fałszywych zeznań. Jeżeli wskutek sfałszowania testamentu nie ta osoba dostała testament, a ktoś jej został pozbawiony, również było to przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Myślę, że linii orzeczniczej Sądu Najwyższego nie trzeba tutaj przytaczać. Powiem w ten sposób. Ja mam ambiwalentny stosunek do pojęcia pokrzywdzonego z artykułu 49, czyli wiadomo, jest to osoba fizyczna bądź prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone bądź zagrożone przez przestępstwo. To się nie zmieniło od roku 1969. Z jednej strony mówi się to o naruszeniu dobra prawnego, a natomiast przy ofierze mówi się o szkodzie, o krzywdzie, czyli o czymś konkretnym, czymś bardziej zbliżonym do prawa cywilnego. Ale jak kiedyś chwaliłem tę konstrukcję pokrzywdzonego, że ona, proszę Państwa, da się pogodzić z zasadą domniemania niewinności. Możemy w tym przypadku mówić o tak zwanej potential victim, że ta ofiara ma status tymczasowy, status pokrzywdzonego. Nie przesądza, że tak powiem, uznanie danej ofiary za potencjalną z zasadą domniemania niewinności. To jednak analiza orzecznictwa skłoniła mnie do poglądu, że no, to pojęcie zbyt ogranicza. Widocznie również ustawodawcę do tego skłoniło, więc proszę Państwa, przytaczając te przepisy nowelizujące z dnia 22 marca, wprowadzono w artykule 330 paragraf, może tak, zacznijmy od artykułu 305, przepraszam. Proszę Państwa, ustawa z dnia 22 marca 2013 roku, która weszła w życie 27 lipca 2013, nowelizuje nam artykuł 306 paragraf 1, znowelizowała w tą datę i przyznaje prawo do złożenia zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa także osobie wymienionej w artykule 305 paragraf 4, czyli osobie składającej zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Natomiast zgodnie z nowym paragrafem 1 a przyznaje zażalenie na umorzenie śledztwa między innymi osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, ale jedynie w przypadku przestępstw określonych w artykule 228, 231, 233, przestępstwa przeciwko dokumentom dalej, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 296, 306, bo również tam nie ma pokrzywdzonych, jest tylko chroni się prawidłowość obrotu gospodarczego. I nie wchodząc w szczegóły, w szczególności, że nie wszyscy są to procesualistami i lubią ten kodeks postępowania karnego. Dlaczego jest to gorsza kategoria ofiar? Bo proszę Państwa, może złożyć dana osoba, proszę Państwa, zażalenie. To zażalenie będzie rozpoznane. Może, musi być pouczona o tym prawie i może nawet zaznajomić się z aktami sprawy. To jest nowelizacja artykułu 305. Tylko jeżeli skutek będzie taki, że sąd nawet uwzględni to zażalenie, ale prokurator nadal będzie utrzymywał swoją decyzję o zaniechaniu ścigania, czyli odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania, rola ofiary się kończy. Czyli mówiąc krótko, nie może skorzystać ze statusu oskarżyciela posiłkowego, na przykład, czy konsekwentnie powoda cywilnego. Szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, po co przyznawać tym gorszej kategorii ofiar prawa quasi pokrzywdzonego. Albo co tu, jaka jest różnica? W przypadku pokrzywdzonego mówimy o bezpośredniości naruszenia bądź zagrożenia. Natomiast w przypadku tych osób, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie, o których tutaj mówiłem, mówi się o tym, doszło do naruszenia ich praw. No, ciekaw jestem, jak to teraz prokuratorzy tłumaczą naruszenia praw i czym odróżniają od bezpośredniego naruszenia bądź zagrożenia dobra prawnego. Ja nie będę pytał, czy ktoś w ogóle rozpoznawał takie zażalenie. No, osoba mówi, że doszło do naruszenia moich praw. Czyli zrezygnowano z kryterium bezpośredniości i naruszenia bądź zagrożenia na kategorii naruszenia praw. Ale nadal, zobaczcie, nie odwołuje się do żadnej szkody,
nie odwołuje się do wiktymologicznego pojęcia ofiary przestępstwa. Cieszę się chwilowo, że nie jestem prokuratorem, proszę Państwa, bo jak to interpretować, że doszło do naruszenia praw? Czy ja mam uznać, że dana osoba jest, proszę Państwa, niepokrzywdzonym, ale wolno jej złożyć zawiadomienie, bo przecież to prokurator pierwszy decyduje o dopuszczalności zażalenia, czy prawa zostały naruszone. Prawie ze swojej praktyki, chociażby kolegi doktora Starzyńskiego, jest taka specyficzna kategoria quasi ofiar, którzy są uważani nawet przez sądy za pieniaczy procesowych, proszę Państwa. Ich wszystkie prawa w przypadku każdej decyzji odmownej są naruszone, nawet jeżeli są jak najbardziej bezzasadne. Proszę Państwa, no, dodam tylko jedno orzeczenie, że orzecznictwo Sądu Najwyższego nadal stoi na stanowisku ścisłego interpretowania definicji pokrzywdzonego. Wyrok sobie taki znalazłem z 3 października 2013 roku. 2KK 117/13, lex stosowny numer, a więc już po wejściu tej nowelizacji, cytuję, przestępstwo z artykułu 270 paragraf 1 KK jest skierowane przeciwko wiarygodności dokumentów, ani ogólnym, ani rodzajowym, ani indywidualnym przedmiotem ochrony. Nie jest to dobro podmiotu, którego dokument podrobiono, a czyn taki z istoty swojej nie narusza sam sobie bezpośrednio dobra prawnego określonej osoby. Czyli interpretacja zostanie utrzymana. Nadal w przypadku tych przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentu, przepraszam, że z uporem maniaka przypominam, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości czy robotowi gospodarczemu, proszę Państwa, nie będzie pokrzywdzonego, będzie druga kategoria, no może inaczej, ofiara drugiej kategorii. Proszę Państwa, dlaczego o tym wspominam? Otóż dyrektywa nawiązuje właśnie do prawa zaskarżenia decyzji o, jak tu się pisze, o odmowie ścigania. Kto z Państwa wie, co to znaczy odmowa ścigania? Z prokuratorów czy praktyków? Mamy dwa pojęcia w polskim procesie karnym. Odmowa wszczęcia postępowania i umorzenie postępowania. A odmowa ścigania? No, proszę Państwa, to jest jeden z lapsusów, które, no, ale to ja nie będę musiał, nie, przepraszam, to akurat będę musiał jakoś skomentować. Proszę Państwa, minimalny standard z artykułu 11 ust. 1 i 2 dyrektywy, który przewiduje odpowiednio. Państwa członkowskie zapewniają ofiarom zgodnie z ich rolą w danym systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych prawo odwołania od decyzji o odmowie ścigania oraz gdy zgodnie z prawem krajowym rola ofiary w danym systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zostanie ustalona dopiero po tym, jak zostanie podjęta decyzja o ściganiu sprawcy, państwa członkowskie zapewniają, by przynajmniej ofiary poważnych przestępstw miały prawo do złożenia odwołania od decyzji o odmowie ścigania. No i proszę Państwa, ja sięgnąłem do preambuły, no i ja niestety w połowie pisania tego dokumentu, nie bójcie się, w całości go nie będę cytował, zwątpiłem, sięgnąłem do wersji amerykańskiej czy angielskiej. I teraz już wiem, że proszę Państwa, że chodzi tu o nasze obie decyzje. Czyli zgodnie z komentarzem tylko w języku angielskim preambule chodzi tu zarówno o decyzję o odmowie wszczęcia i decyzję o umorzeniu postępowania. A odmowie ścigania to nie wiem szczerze powiedziawszy, to tak to zostało przetłumaczone, proszę Państwa, i będziemy się zastanawiać. Więc ostatecznie można powiedzieć, że ten standard z artykułu 11 ust. 1 i 2 dyrektywy jest w Polsce spełniony, ponieważ procedury odwołania pozostawił prawu krajowemu, proszę Państwa. Mało tego, proszę Państwa, dyrektywa nie przewiduje, żeby odwoływać się do sądu. Tu również standard przekraczamy. My zażalenie na odmowę wszczęcia bądź umorzenia postępowania. Proszę Państwa, gdybym ja to tłumaczył przed dyrektywą, ja się kiedyś strasznie natłumaczyłem jak z panią profesor Bieńkowską. Nie chcę mówić w latach, jakich to było, ale w roku 1992-97 tłumaczyliśmy jako pierwsi chyba, no, znaczy ja pomagałem tylko pani profesor Bieńkowskiej, akty prawa europejskiego, jeszcze wtedy Rady Europy i naprawdę uważaliśmy, że jest to bardzo odpowiedzialna, ciężka praca. To oczywiście główna rola pani profesor Bieńkowskiej, która miała dużo większe doświadczenia. Więc ja po prostu taką odmowę ścigania bym nazwał zaniechaniem ścigania. To jest w doktrynie chyba u nas dostatecznie przyjęte, że zarówno odmowa wszczęcia, jak i umorzenie. Ale nie rodzi to wątpliwości, o jaką decyzję zgodnie z polskim KPK chodzi. Ale całe szczęście nasz standard dla tych lepszych ofiar, czyli dla pokrzywdzonych, jest zachowany, ponieważ nie tylko w przypadku poważnych przestępstw możemy składać zażalenia do sądu, no i oczywiście pod pewnymi warunkami wytaczać procedurę z artykułu 55, czyli stawać się oskarżycielem posiłkowym.
Proszę Państwa, natomiast budzi wątpliwości u nas, budził w swoim czasie, czy standard nasz z artykułu 330-550, czyli możliwość wytoczenia skargi posiłkowej, spełnia nasz standard konstytucyjny. Z artykułu 45, zasadę sądowego wymiaru sprawiedliwości, i tutaj Trybunał wypowiedział się, że tak. Natomiast takie wątpliwości konstytucyjne, moim zdaniem, może budzić nowy artykuł 59a KK, wprowadzony z mocą od 1 lipca 2015 roku, który przewiduje, mówiąc krótko, może przeczytam, jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, naprawił szkodę lub zadośćuczynił wyrządzonej szkodę, umarza się na wniosek pokrzywdzonego postępowanie karne o występek zagrożony karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności, a także występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Czyli, proszę Państwa, no jeżeli jest kilku pokrzywdzonych, trzeba wszystkim zadośćuczynić. No tu ten wymiar sprawiedliwości, proszę Państwa, sprawuje prokurator, bo prokurator decyduje o umorzeniu, tyle że na wniosek ofiary. Czy jest to zgodne ze standardem unijnym? Co do ogólnego standardu z artykułu 11 ust. 1 i 2, no raczej nie. Natomiast, proszę Państwa, mamy wyłączenia tego standardu, artykuł 11 ust. 5 stanowiący, że ustępy, właśnie te ograniczenia, że konieczność, że istnieje prawo do odwołania się do tej decyzji, wyłącza się stosowanie 1, 3 i 4, czyli prawo do odwołania, otrzymania informacji niezbędnych do jego złożenia oraz rozpoznania odwołania przez organ najwyższej instancji, nie mają zastosowania do decyzji prokuratora odmowy ścigania, tu bym napisał raczej jego umorzeniu, jeśli taka decyzja skutkuje rozstrzygnięciem pozasądowym. No, proszę Państwa, kto mi poda przykład rozstrzygnięcia pozasądowego? Prawie karne. W procedurze karnej. Natomiast, proszę Państwa, to jest bardzo proste. Out of court settlement. Czyli jest to ugoda pozasądowa bądź porozumienie sądowe. Czy istnieje jakaś różnica między ugodą a rozstrzygnięciem pozasądowym? No chyba strony nie rozstrzygają. Proszę Państwa, to jest jeden z kazusów, jak to należy tłumaczyć. Dopiero jak dojdziemy do oryginału, to czy po prostu możemy umarzać, jeżeli przy tym dochodzi do jakiegoś porozumienia stron pozasądową ugody, zaspokojone są interesy pokrzywdzonego i w tym momencie wiemy, że polska regulacja z artykułu 59a najprawdopodobniej kodeksu karnego będzie spełniała standard z artykułu 11 ust. 5. Wprawdzie będzie to decyzja prokuratorska, niezaskarżalna, ale będzie z tym związane zawarcie ugody pozasądowej czy też porozumienia sądowego, czyli zostaną zaspokojone słuszne interesy pokrzywdzonego. Proszę Państwa, no, kwestia dobrowolności takiego porozumienia, można się zastanawiać, zgodności właśnie z zasadą konstytucyjną sądowego wymiaru sprawiedliwości. No i proszę Państwa, analizując ten rozdział trzeci, bo to na nim mam się skupić, czyli zgodnie z tytułem Prawa ofiar w postępowaniu karnym, tak jest zatytułowane, no nie sposób nie sięgnąć do innych regulacji, a więc proszę Państwa, niektórych postanowień wcześniejszych z rozdziału drugiego, ustanawiających minimalne standardy udzielania informacji i wsparcia. Dzisiaj tu padły takie głosy, nie ma informacji rzetelnej, nie powiadamia się tego pokrzywdzonego, to on w tym procesie nie działa. To szerokie badania swojej pracy habilitacyjnej pani profesor Dudka dokonała odnośnie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, później badała to w skardze posiłkowej, powoda cywilnego. Gdzieś tam nawet przeczytałem, jak to potrafi, to akurat chodziło o radcę prawnego, wytoczyć akt oskarżenia przeciwko spółdzielni mieszkaniowej reprezentowanej przez prezesa, co niedobrze świadczy o niektórych pełnomocnikach. W każdym razie ta pomoc pełnomocników jest różna. Nie będę przytaczał tych wyników badań, tu ewentualnie pani profesor Dudka jako autorka o tym wspomni. Proszę Państwa, na badania, które też kiedyś przytaczałem, pani Biderman wykazały, że pokrzywdzony nie jest w ogóle informowany, jakie korzyści w aktualnym stanie prawnym daje mu udział w tych posiedzeniach, proszę Państwa, w trybie artykułu 335. To jest jedyna metoda, żeby powstrzymać przed zbyt szybkim konsensusem. Jeżeli zgłosi się jako oskarżyciel posiłkowy, to prokurator inaczej będzie rozmawiał. Aha, pani prokurator powiedziała, że znowu do DPA nie będę chciał. No, ale w każdym razie, jeżeli ten pokrzywdzony zgłosi się jako oskarżyciel posiłkowy, będzie mógł zagrozić w porozumieniu apelacją, to jego interesy będą perspektywicznie uwzględnione.
No i już teraz chciałbym dodać, może nie zdążę, że aktualnie po nowelizacji, która wejdzie, powtarzam, 1 lipca 2015 roku, będzie wyraźnie przewidywał kodeks prawo sprzeciwu nie tylko do, bo ja to jednak odróżniam, skazania bez rozprawy w trybie 335 w związku z 343, ale przeciwko dobrowolnemu poddaniu się odpowiedzialności, czy 387 i tam odpowiednio zmodyfikowany, czy to rozwiązanie należy uznać za zadowalające. Natomiast w kwestii prawa do informacji, nie rozszerzając tego problemu, wskazuje się w literaturze, że problem polega na tym, że proszę Państwa, prawo pokrzywdzonego przy przesłuchaniu do informacji rozstrzyga akt dość niskiego rzędu, bo takim jest paragraf 167 ustęp 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku. Ja mówię, że nieważnego, ja mówię tylko w hierarchii aktów pozytywnych, jest to tylko rozporządzenie. Kiedy to na podstawie tego aktu prokurator poucza, tu była pani profesor Lipowicz i wcześniejszy rzecznicy praw obywatelskich toczyli walki z treścią tego porozumienia, czy piszemy je syntetycznie. My też jako członkowie zespołu doradcy nie wiemy, czy nam może je napisać syntetycznie, czy książkę napisać, jak tu pani profesor Bieńkowska i pani Mazowiecka napisały. Jedno i drugie nie skutkuje. No. Ale proszę Państwa, w nowelizacji z 27 września mamy nareszcie przepis rangi ustawowej. Artykuł 300, paragraf 2. Właśnie nawet wprowadzając ten przepis, powołano się na dyrektywę tą, o której mówimy, że ona spełni warunek ustawowego ustawowego standardu informacji i że jest przejawem równego traktowania stron postępowania przygotowawczego, podejrzanego i pokrzywdzonego. A więc proszę Państwa, przypominam, że to jest ten sam przepis, który mówi o pouczaniu podejrzanego o jego uprawnieniach, artykuł 300, paragraf 1. Są to bardzo obszerne pouczenia. Oczywiście najbardziej istotne dla pokrzywdzonego będzie pouczenie o tym, że może wziąć sobie pełnomocnika z urzędu, ale w razie czego pokryje wszystkie koszty. Co? No, musi być to jakiś bardzo stymulujące w każdym razie. Szefa, kwestie może nie tak istotne, ale dosyć takie moje refleksje, proszę Państwa, prawo w chwili składania zawiadomienia o przestępstwie. I tu ciekawe, z preambuły wynika, że dla potrzeb dyrektywy przyjmuje się, że wszczęcie postępowania następuje w momencie składania zawiadomienia o przestępstwie. U nas chyba jest trochę inaczej. Od wydania decyzji o wszczęciu postępowania, bo coś prokura albo odmawia wszczęcia, albo czynności w trybie artykułu 308, czyli tak zwane dochodzenie w niezbędnym zakresie, czyli cierpiące, nigdy nie cierpiące zwłoki. No zwłoki nie cierpią. W każdym razie, proszę Państwa, formalnie wydaje się, ma być to decyzja o wszczęciu albo odmowie wszczęcia, a odtąd rozpoczyna się proces. Dla twórców dyrektywy proces się zaczyna w momencie, kiedy ofiara składa zawiadomienie o przestępstwie. Jest to bardzo ciekawe, no ale dlaczego nie? Proszę Państwa, co pokrzywdzony zgodnie z artykułem 5 dyrektywy, świadomie wykracza poza ten rozdział, ale już powoli będę kończył. Proszę Państwa, państwa członkowskie zapewniają, aby ofiary otrzymywały pisemne potwierdzenia złożenia przez nieformalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa we właściwym organie państwa członkowskiego, zawierającego podstawowe informacje o zgłoszonym przestępstwie, oczywiście w zrozumiałym języku. Powinny otrzymać tłumacza, jeżeli to składają, to jednak są już prawa związane z toczącym się procesem, bo jeżeli mówimy, że dla twórcy dyrektywy proces już się rozpoczął, więc należy to respektować. To musi zawierać numer sprawy, czas, miejsce jego zgłoszenia, tak by mogło służyć jako dowód zgłoszenia przestępstwa, na przykład w odniesieniu do roszczeń z tytułu ubezpieczenia. Punkt 24 preambuły. Proszę Państwa, czy my tu będziemy musieli coś zmieniać, dawać pokrzywdzonym pokwitowania zgłoszenia przestępstwa? Taki druk, to nie trudno wyprodukować chyba. Ale moim zdaniem nie ma żadnych przeciwwskazań, ponieważ przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie wymaga formy protokołu. Myślę, że nie jest objęte tajemnicą śledztwa udostępnienie kserokopii protokołu i on będzie miał tam wszystko, i to sygnaturę, i tego, i że za miesiąc mu umorzą. Proszę Państwa, co do prawa, przepraszam, odmówię szczęcia. No bo może to. Proszę Państwa, zwracam uwagę na standard korzystania z pomocy tłumacza. No, tak, jest specjalna dyrektywa, która dotyczy tylko oskarżonego. Natomiast nowelizacja z 27 września, będę powtarzał świadomie, tą nowelizację 2013 roku
mówi o tym w artykule 204, że należy wezwać również tłumacza, paragraf 1 punkt 2, jeżeli zachodzi potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub odwrotnie, albo zapoznania strony, a nie dotychczas jedynie oskarżonego z treścią przeprowadzonego dowodu. Tu się zrównuje moim zdaniem w pewnym zakresie interesy pokrzywdzonego z podejrzanym, bo on jest stroną procesową i będzie miał prawo do tego tłumacza. No proszę Państwa, artykuł 14 mówi o prawo do zwrotów kosztów. I tu mamy, już nie wchodzę w te nieporozumienia językowe, jest tu minimalizm. Chyba rozumiem, no Unia oszczędza i ten minimalizm my spełniamy, dlatego że zobowiązują państwa członkowskie do przyznania ofiarom uczestniczącym w postępowaniu karnym możliwość uzyskania zwrotu kosztów poniesionych w związku z czynnym udziałem w postępowaniu karnym zgodnie z ich rolą w danym systemie wymiaru sprawiedliwości. Natomiast tłumacząca ten przepis preambuła mówi, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zwrotu wyłącznie niezbędnych kosztów ponoszonych przez ofiary w związku z ich udziałem w postępowaniu karnym i nie powinny być zobowiązane do zwrotu ofiarom kosztów usług prawniczych. To mówię jako profesor, nie jako adwokat. Jako adwokata to nie martwi, czyli dyrektywa wymaga tylko, żeby opłacić nam na ten bilet trzeciej klasy, który on sam gdzieś tam powiedział, nie, nie, czy MPK się również zwraca, czy są te minimalne koszty, bo wtedy będzie zwracał skarb państwa danego unijnego koszty, jeżeli zobowiąże pokrzywdzonego, przepraszam, czy ofiarę, do aktywnego udziału w procesie. Zmusi go do stawiennictwa, złożenia zeznań. Natomiast jeżeli chodzi o opiniacza, który będzie chciał nam oskarżenie prywatne wytoczyć, skargę posiłkową wytoczyć, nie daj Boże powództwo cywilne, to państwo nie ma żadnego obowiązku zwrotu. Jak to jest aktualnie, to państwo wiedzą, więc my ten standard unijny, stać nas to stać, niewątpliwie spełniamy, bo jednak nawet koszty pełnomocnika, że tak powiem, jednego nam zwrócą zgodnie z tymi rozszalowymi stawkami urzędowymi. Proszę państwa, co do kolejnych praw, tylko parę zdań. Artykuł 15 dyrektywy regulującej prawo do zwrotu mienia przewiduje, że państwa członkowskie zapewniają na podstawie decyzji właściwego organu niezwłoczny zwrot ofiarom możliwego do odzyskania mienia zajętego w toku postępowania karnego, chyba że jest ono niezbędne do celów postępowania karnego. Ja długo szukałem przepisów KPK, bo moim klientom nigdy tak nie zwrócono tego mienia. Czy jest jakaś podstawa? Jest, proszę państwa. Artykuł 230, paragraf 2. Należy również zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego. Jeżeli wyniknie spór co do własności rzeczy, nie ma dostatecznych danych do niezwłocznego rozstrzygnięcia, odsyła się osoby zainteresowane na drogę procesu cywilnego. Zwróćmy uwagę, że proszę państwa, artykuł 236 znowelizowany 27 września 2013 roku nawet obecnie przewiduje zażalenie na postanowienie i inne czynności związane z przeszukaniem, zatrzymaniem rzeczy, a więc mamy gwarancję sądową, standard sądowy. Prawo decyzji do odszkodowania od sprawcy. No proszę państwa, tyle mamy druków uzyskowania odszkodowań, że naprawdę ci pokrzywdzeni powinni być w Polsce szczęśliwi. Mamy powództwo cywilne, mamy obowiązek naprawienia szkody, mamy zasądzenie odszkodowania z urzędu. Nawiązki jeszcze mamy. No tu wypada tylko wskazać, że nowelizacja z 27 września 2013 roku w artykule 49a proponuje wydłużenie okresu czasu na złożenie wniosku o naprawienie szkody od zamknięcia do zamknięcia przewodu sądowego. Ja jako obrońca mam pewne wątpliwości do tego sformułowania. Zresztą to jest czasami dopuszczalne na gruncie obecnego ustawodawstwa, kiedy sądy tak uznają, że nie było przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie. Proszę państwa, toczy się sprawa o pierdółę, za którą grozi grzywnę, a przed zamknięciem przewodu sądowego pokrzywdzony składa wniosek o naprawienie szkody w wysokości 10 milionów złotych. No i broń się przed takim wnioskiem, proszę państwa, przy zamykaniu przewodu sądowego. Proszę państwa, prawo, no i ostatnia rzecz, naprawdę ostatnia, zostawiłem, ktoś tu dzisiaj mówił, a właśnie odnosi pani Płynecy, least but not the last, czyli prawo do korzystania z pomocy prawnej, artykuł 13. Proszę państwa, przewiduje on, że państwa członkowskie zapewniają ofiarom dostęp do pomocy prawnej, jeżeli ofiary mają status strony w postępowaniu karnym. Warunki lub zasady proceduralne oczywiście dostępu ofiar do pomocy prawnej określa prawo krajowe. No wiadomo jak to jest i tylko chciałbym zwrócić na bardzo moim zdaniem ważną nowelizację.
czyli wprowadzenie artykułu 87a, czyli pełnomocnika z urzędu dla strony procesowej nie będącej oskarżonym, a więc w sumie dla pokrzywdzonego, gdzie bez względu na jego status majątkowy przyznaje się mu pełnomocnika, znaczy może ubiegać się o pełnomocnika z urzędu i dostanie takiego pełnomocnika z urzędu, oczywiście stosownie pouczony o potencjalnym pokryciu kosztów. W paragrafie drugim mówi, że może być to pełnomocnik do określonych tylko czynności, żeby za dużo człowiek na koniec nie zapłacił. Przypomina mu się o tym w postępowaniu odwoławczym, że jeżeli nie miał do tej pory, to zgodnie z artykułem 444, paragraf 4 bodajże nowym, od takiego wyroku warunkowego umarzającego postępowanie, gdyby chciał zaskarżyć ten wyrok, również może jeszcze dostać pełnomocnika z urzędu. Podsumowując tą reformę, powiem krótko, czego się nie zauważa albo okazjonalnie zauważa. Mamy ten słynny artykuł 167, może tylko dla mnie słynny, już tyle razy go słyszałem, czy ta wzmożona, pełna, no pewna to nie, ale wzmożona kontradyktoryjność postępowania, oddanie losu procesu w ręce stron. De facto prawie prekluzja dowodowa w postępowaniu odwoławczym, czyli sankcjonowanie w postępowaniu odwoławczym bierności stron procesowych nie będzie dotyczyło tylko oskarżyciela publicznego, co się dostrzega. Nie będzie dotyczyło tylko oskarżonego, kiedy się mówi, że się zrywa z paternalistyczną podejściem do oskarżonego. Nakłada mu się, jak wynika z uzasadnienia, w pewnym zakresie ciężar dowodu materialnego, ma udowadniać swoją niewinność, mówiąc krótko, ale również pokrzywdzonego. Proszę Państwa, jeżeli nie będzie korzystał z pomocy pełnomocnika, a prokurator nie ma ochoty ścigać, bo dysponuje artykułem 14, paragraf 2 w zmienionej formie, czyli cofnięcie aktu oskarżenia, co rodzi obowiązek umorzenia postępowania bez kontroli sądu. W ogóle nie wiem, jakie kryteria mają być, proszę Państwa, ponieważ zmodernizowana ustawa o prokuraturze, artykuł 32 mówi o tym, że kiedy dowody zebrane w trakcie procesu sądowego nie dostarczają powodów do dalszego prowadzenia sprawy, prokurator już nie postępuje, bo to w jednym ustawie jest odstępuje do oskarżenia, a w drugiej cofa akt oskarżenia. To chyba żadna różnica chyba, no, pewna jest jednak, ponieważ cofnięcie będzie wiązało i urodziło powagę rzeczy osądzonej. Natomiast nic nie mówi o tym, jakimi kryteriami będzie się kierował prokurator przed rozpoczęciem przewodu sądowego. Możliwa jest sytuacja, gdzie bez kontroli sądu i oskarżonego również, po wniesieniu aktu oskarżenia, a przed rozprawą wycofa akt oskarżenia. Nie będzie wymagało to zgody oskarżonego. No, nie wiem, gdzie będą sprecyzowane kryteria. Już teraz pisze się o tym, że jest to przejazd możliwego, furtka dla oportunizmu i ścigania. No, prokurator wnosi rozdęte oskarżenie. Czuje, że no, sprawa nie będzie dobrze wyglądała na rozprawie. Oskarżony jakoś nie zawnioskował w trybie 387 albo 335, co by się dziurawy materiał dowodowy konsensusem pokryć. I w tym czasie, który nie jest taki krótki, proszę Państwa, od wniesienia aktu oskarżenia do rozpoczęcia rozprawy. Znam sprawy, gdzie kilka lat to trwa. Prokurator będzie mógł swobodnie wycofywać akt oskarżenia. I będzie to decyzja niezaskarżalna i oskarżony, któremu by się należał, że tak powiem, wyroku niewiniający z jednej strony, no, będzie umorzony, jak to się mówi. A pokrzywdzony? No, a pokrzywdzony, proszę Państwa, tradycyjnie 55 paragraf 4 bodajże, 54 paragraf 2 zmodernizowany mówi o tym, że w przypadku cofnięcia aktu oskarżenia przez prokuratora ma on długą i ciernistą drogę do skargi posiłkowej, bo tu się za dużo nie zmienia. Przypominam jeszcze, proszę Państwa, jakie role mogą być dla pokrzywdzonego w procesie selekcji, udział w selekcji akt postępowania przygotowawczego. Będzie ta ofiara nieszczęsna siedziała i wybierała te akta, które wcześniej przebierał, że tak powiem, prokurator. Wnosić o uzupełnienie tych akt. Więc proszę Państwa, przełożenie ciężaru dowodu w wyniku stron na oskarżyciela publicznego spowoduje również pogorszenie sytuacji pokrzywdzonego. Dlatego nie wchodząc w te szczegółowe przepisy, o których mówiłem, no polepsza się, 49 się polepsza, pełnomocnik z urzędu się polepsza. Natomiast generalnie zamysł reformy jest taki, żeby również na pokrzywdzonym spoczywała odpowiedzialność za losy sprawy, w szczególności takiej, w której prokurator albo nie występuje, albo nie przejawia nadmiernego impetusu w sprawie. Dziękuję bardzo, przepraszam.
Bardzo dziękuję panie profesorze za krytyczną ocenę dyrektywy, podkreślenie jej minimalistycznego podejścia. Jak sama nazwa wskazuje, jest to w sprawie minimalnych norm. Na szczęście będziemy wdrażać dyrektywę w jej duchu, a nie wprost, więc to nie rozporządzenie, które nas obowiązuje bezpośrednio, więc mam nadzieję, że unikniemy tych różnych pułapek. No i powiało nutą optymizmu co do naszego systemu prawnego po raz pierwszy, bo wszyscy tutaj krytycznie o naszym systemie, o naszych ustawach. Kompensata już dostała za swoje, państwowa ustawa o kompensacie państwowej, a tutaj pan profesor stwierdził, że nasz system prawny jest całkiem w porządku w porównaniu z tą jakże źle przetłumaczoną, a może napisaną, ale pewno źle trochę przetłumaczoną dyrektywę. Myślę, że dyrektywa integrowała różne systemy prawne. Sam pan powiedział, że system common law trochę inaczej, prawda, to wszystko przedstawia, ale myślę, że poradzimy, państwo sobie poradzi z wdrożeniem. No i panie profesorze, trochę optymizmu, jeżeli chodzi o prokuraturę. Prokurator poradzi sobie z oceną, czy bezpośrednio nastąpiło bezpośrednie naruszenie bądź zagrożenie dobra prawnego. Zapewniam pana, że nie będziemy mieć z tym problemu. A co do tej dużej nowelizacji karnej, to rzeczywiście wszyscy mamy szereg wątpliwości, czy uda nam się w pełni zrealizować to założenie kontradyktoryjności procesu. I tu wszyscy są pełni obaw, i prokuratorzy, i chyba najmniej sędziowie, ale może i sędziowie też. Ale my jako prokuratorzy trochę obawiamy się rzeczywiście tej nowelizacji w tym zakresie, ale prokurator nie ma wyjścia, będzie musiał sobie z tym wszystkim poradzić, prawda, jak zwykle. Dziękuję panie profesorze. Proszę teraz o zabranie głosu przez panią profesor Katarzynę Dudkę. Pani profesor też jest członkiem naszego zespołu doradców, która przedstawi prawa ofiar przestępstw do ochrony w aspekcie i w kontekście zapisów dyrektywy. Bardzo proszę pani profesor. Dziękuję bardzo za głos. Dziękuję za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Ja chciałabym powiedzieć, że jakkolwiek rzeczą niezwykle niecodzienną i równie przyjemną jest słuchanie, jak pan profesor Kulesza aprobująco wyraża się odnośnie do przepisów Polskiego Kodeksu Postępowania Karnego, to ja tego optymizmu i tej aprobaty z punktu widzenia zagadnień, które mam omówić, nie podzielam, bo jeżeli spojrzymy na regulacje dyrektywy odnoszące się do ochrony ofiar przestępstw, to rzeczywiście uważam, że dostosowanie naszego prawa do regulacji unijnych, do tej dyrektywy, będzie wymagało zarówno zmian legislacyjnych, i tu obawiam się, że ma pan absolutną rację w tym przedmiocie, że będziemy aktualizować przepisy, które jeszcze nie weszły w życie, jak i będzie to wymagało zmian organizacyjnych. Ale na wstępie chciałabym powiedzieć, że w tych regulacjach to ja widzę jedną taką podstawową rzecz, że jeśli zaczną organy stosujące prawo podchodzić do tego z odrobiną empatii do pokrzywdzonych, to tak naprawdę połowa z tego wszystkiego mogłaby być realizowana już teraz bez konieczności dokonywania jakichś radykalnych czy choćby tylko pobieżnych zmian w przepisach Kodeksu Postępowania Karnego czy też w innych aktach normatywnych. Niestety bardzo, no, zgodzimy się z tym, że zawsze najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu jest człowiek, i niestety nieraz miałam okazję to obserwować. I jeszcze jedna uwaga, ponieważ tu pan profesor Kulesza powoływał się na moje badania dotyczące aktywności oskarżyciela posiłkowego powoda cywilnego oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego w postępowaniu jurysdykcyjnym, to chciałabym powiedzieć, że te badania robiłam wspólnie z panią doktor Grażyną Artymiak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. A przechodząc do zasadniczego nurtu mojej wypowiedzi, to przypadła mi w udziale przyjemność omówienia zagadnień związanych z rozdziałem 4 poświęconym ochronie ofiar oraz uznaniu ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony. Jakkolwiek to określenie zupełnie jakoś tak
nie dźwięczy dobrze w uszach, to zostańmy przy nim. Nie będę już tutaj mówiła o tym, kto to są te osoby, jaka jest aksjologia tego uregulowania, ponieważ pani profesor Bieńkowska bardzo szczegółowo to wyjaśniła. Jeśli chodzi o te wskazane w dyrektywie prawa pokrzywdzonych w zakresie ochrony, to obejmują one prawo do ochrony przed wtórną i powtórną wiktymizacją, przed zastraszaniem i odwetem, do ochrony godności w czasie przesłuchania, do unikania kontaktów ze sprawcą, prawo do ochrony ofiar w trakcie postępowania przygotowawczego, a także do ochrony prywatności. Dodatkowo w stosunku do tych ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony przewidziane zostały w artykule 23 i 24 jeszcze dodatkowe prawa w zakresie udziału w postępowaniu karnym. Jeśli chodzi o te prawa związane z wtórną wiktymizacją, zastraszaniem i odwetem, ochrony przed takimi zachowaniami i ochrony godności w czasie przesłuchania, uregulowane zostały one w artykule 8 i tutaj zobligowuje się państwo do tego, by zapewniło dostępność środków mających na celu ochronę ofiar i ich rodzin przed wtórną i powtórną wiktymizacją. I tu można oczywiście się zastanawiać, jaki charakter ma być tych środków, bo tutaj możemy zarówno mówić o środkach, które są wyrażone w normatywnych aktach prawnych, jak i podejmowaniu działań organizacyjnych. Ja przyznam się, że jeszcze nigdy w życiu nie widziałam, a już naprawdę myślę, że tysiące akt spraw karnych przeszło przez moje ręce, między innymi przy okazji pracy w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. I jeszcze nigdy w życiu nie widziałam takich akt postępowania przygotowawczego, w których nie znajdowałyby się dane personalne pokrzywdzonego, przesłuchiwanego w charakterze świadka, łącznie z jego adresem. I jakkolwiek oczywiście z aktem oskarżenia do wiadomości sądu wskazuje się wyłącznie dane adresowe pokrzywdzonego, podobnie jak świadków, to wcale nie musi podejrzany sięgać, mieć tego załącznika, bo sobie spisze wszelkie dostępne informacje z protokołu przesłuchania. Mam nadzieję, nie wiem, być może, że teraz zaczyna się ta praktyka zmieniać, ale uważam, że tutaj ten aspekt powinien być brany pod uwagę i co do zasady powinno się zaniechać umieszczania informacji dotyczących danych osobowych, danych teleadresowych pokrzywdzonego i członka ich rodzin w postępowaniu karnym. Również państwo ma obowiązek zapewnienia środków przeciwko ryzyku szkód emocjonalnych lub psychologicznych służących ochronie godności ofiar w czasie przesłuchania lub tutaj jest przetłumaczone lub składania zeznań. No, jak wiemy, w postępowaniu karnym nie ma takiej instytucji jak w prawie cywilnym wysłuchania stron, więc właściwie jeżeli jest pokrzywdzony, przesłuchiwany, to w charakterze świadka jakkolwiek może składać pewne oświadczenia dowodowe czy pozadowodowe. I tu, no, jeśli chodzi o ochronę tych zapobieżenie szkodom emocjonalnym czy psychologicznym, to przede wszystkim można by sobie wyobrazić, że chodzi o przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa czy psychiatry, a raczej psychologa, który by tonizował tą traumę związaną z przesłuchaniem. I wreszcie, co bardzo jest ciekawe, dlatego że będzie to wymagało bardzo gruntownego, jak myślę, przemyślenia odnośnie do tego, jak załatwić tę kwestię normatywnie, a mianowicie należy w razie konieczności zapewnić procedury fizycznej ochrony ofiar i członków ich rodzin przewidzianych w prawie krajowym. I ja tutaj widzę takie problemy, a mianowicie po pierwsze, jaki powinien być zakres tej ochrony, czy też powinien być to na przykład analogiczny zakres jak świadka anonimowego, co wydawałoby się nam, że jest jednak rozwiązaniem zbyt daleko idącym z tego względu, że przecież świadka anonimowego chroni się ze względu na zagrożenie jego życia, zdrowia lub mienia w wielkiej wartości. Po drugie, jaki miałby być zakres czasowy ochrony pokrzywdzonego i członków jego rodziny, czy też tylko w toku postępowania karnego, czy również poza postępowaniem karnym, po jego zakończeniu, po wykonaniu kary. Więc myślę, że tutaj trzeba będzie się bardzo gruntownie zastanowić nad zakresem takiej regulacji. Jakkolwiek rzeczywiście punktem wyjścia może być analogiczna regulacja, jaka
jaka jest przewidziana dla świadka anonimowego. Z kolei w artykule 19 zostało przewidziane prawo pokrzywdzonego. Ja tutaj, szczerze powiedziawszy, nawyki procesowe są takie, że ja używam częściej określenia prawo pokrzywdzonego. My doskonale wiemy, że użycie w oryginale tekstu angielskiego słowa victim wynika z faktu, że oni nie znają innego słowa na pokrzywdzonego. Czasami używają injured person, ale to nie oddaje tej specyfiki. Więc Państwo pozwolicie, że będę ewentualnie używać pokrzywdzony z rzadka, może uzupełniając ofiarą, która zresztą dla mnie ma sui generis negatywną konotację, więc jakby nazywanie kogoś ofiarą przestępstwa, czy też może ofiarą przestępstwa mniej, ale ofiarą jakby zakłada już pewną stygmatyzację, której ja bym chciała jednak mimo wszystko uniknąć. Otóż prawo do unikania kontaktu ze sprawcą uregulowane w artykule 19 nakłada na państwo zapewnienie, by pokrzywdzeni nie kontaktowali się razem ze sprawcami przestępstwa w pomieszczeniach, w których prowadzone jest postępowanie karne, natomiast by nowe pomieszczenia sądowe były projektowane lub adaptowane w ten sposób, żeby zapewnić istnienie nowego, znaczy odrębnej poczekalni dla pokrzywdzonych. Jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, to trzeba przyznać, że po prostu ten standard aktualnie, jak sądzę, jest realizowany niemal całkowicie, a to z tego prostego powodu, że postępowanie przygotowawcze stanowi sekwencję kolejnych czynności, które przecież nie dokonywane są jednocześnie i zazwyczaj prokuratorzy czy też policjanci, którzy wzywają pokrzywdzonych na przesłuchanie, nie robią tego w tym samym czasie, kiedy wzywają podejrzanych. Natomiast oczywiście dyrektywa zakłada, że ten standard nie musi być realizowany wtedy, kiedy zachodzi konieczność kontaktu sprawcy z ofiarą przestępstwa, no tu mam na myśli przede wszystkim konfrontację. Gorzej sytuacja wygląda w postępowaniu jurysdykcyjnym, a konkretnie na rozprawie, gdzie jest to forum, w którym stykają się wszyscy, jednocześnie wszyscy uczestnicy postępowania karnego i gdzie właściwie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której pokrzywdzony nie styka się z oskarżonym. Natomiast mogę sobie wyobrazić sytuację, że nawet w już obecnie zbudowanych i funkcjonujących budynkach sądu da się, nawet przy jakimś wysiłku oczywiście, da się zaadaptować, czy dałoby się zaadaptować któreś z pomieszczeń na odrębną poczekalnię dla pokrzywdzonych, co byłoby oczywiście racjonalne z punktu widzenia aksjologii dyrektywy. Jeżeli chodzi natomiast o prawa ofiar w postępowaniu przygotowawczym, to tutaj w szczególności, panie profesorze, nie zgodziłabym się, że prawo polskie spełnia te standardy, a mianowicie przede wszystkim dlatego, że obejmuje ono takie obowiązki. Otóż po pierwsze nakłada obowiązek przesłuchania ofiar bez nieuzasadnionej zwłoki po złożeniu właściwemu organowi zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, by liczba przesłuchań była jak najbardziej ograniczona i były one prowadzone tylko w tych wypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne dla postępowania przygotowawczego, aby ofiarom mógł towarzyszyć, o czym tu już mowa była, także przedstawiciel prawny lub wybrana przez nie osoba i wreszcie by badania lekarskie były ograniczone do minimum i tylko tam prowadzone wtedy, kiedy jest to absolutnie konieczne dla celów postępowania karnego. No oczywiście wiemy, że to przede wszystkim chodzi o sytuację, w której karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, możliwość zakwalifikowania ze 156 czy 157 paragraf 1, paragraf 2. I tutaj widzę kilka problemów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o tą kwestię dotyczącą możliwości przesłuchania niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, to o ile nie ma takiego problemu, jeśli sam pokrzywdzony składa zawiadomienie, to zgodnie z artykułem 304a w jednym protokole umieszcza się zarówno zawiadomienie o przestępstwie, jak i protokół przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy zawiadamiającym jest osoba trzecia albo w szczególności mam na myśli, gdy zawiadamiającym jest na przykład przedstawiciel ustawowy małoletniego pokrzywdzonego.
a zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, co się w poprzednim kodeksie nazywało czynnościami sprawdzającymi, a które mogą być prowadzone przez 30 dni nawet. Co więcej, są to czynności, które z reguły są czynnościami nieprocesowymi, a można dokonywać w toku ich tylko 3 czynności procesowe: przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, przyjęcie wniosku o ściganie i przesłuchanie zawiadamiającego w charakterze świadka. Tylko jego i nikogo innego. Jeśli tak, to zakładając, że ten maksymalny czas trwania postępowania sprawdzającego wynosi 30 dni, to na pewno standard niezwłocznego przesłuchania po złożeniu zawiadomienia pokrzywdzonego nie zostanie zachowany. A jest to, jak mówię, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pokrzywdzonymi są małoletni i ich przedstawiciele ustawowi składają zawiadomienie o przestępstwie. Jeśli oczywiście można powiedzieć tak, że prowadzący postępowanie poradzą sobie na przykład w ten sposób, że będą wszczynać postępowanie przygotowawcze tylko po to, żeby móc niezwłocznie przesłuchać zawiadamiającego, albo po prostu dadzą sobie spokój i tak przesłuchają w charakterze świadka tego pokrzywdzonego i tak. Ale jeśli spojrzymy na to zagadnienie z punktu widzenia obowiązującej zasady legalizmu, to przecież ta zasada nie tylko obliguje prokuratora czy organy ścigania do wszczęcia i prowadzenia postępowania wtedy, kiedy jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, ale a contrario zabrania wszczęcia postępowania wtedy, kiedy brak uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa. Postępowanie sprawdzające nie służy niczemu innemu, jak ustaleniu materialnej podstawy wszczęcia, czyli innymi słowy stwierdzenia, czy mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. To jest jedna rzecz. Po drugie, no, wymaganie, by liczba przesłuchań pokrzywdzonego była minimalna i by uczynić to tylko w tych przypadkach, kiedy jest to absolutnie niezbędne, jest oczywiście racjonalne, ale o ile tu z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania karnego nie miałabym jakoś specjalnie zastrzeżeń, o tyle mam zastrzeżenia co do praktyki, no bo jak spojrzeć na przykład na orzeczenie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że 25-krotne przesłuchanie pokrzywdzonej w sprawie o przestępstwo zgwałcenia jest absolutnie niedopuszczalne. No to ja przyznam, że dla mnie jest zatrważające nie tylko to, że taka sprawa trafiła na wokandę Sądu Najwyższego i że w ogóle Sąd Najwyższy musiał się zająć taką sprawą, to jeszcze na dodatek dla mnie świadczy albo o całkowitej indolencji tego, kto to postępowanie prowadził, a przede wszystkim świadczy o braku jakiejkolwiek empatii, bo gdyby ten prowadzący postępowanie stanął jakby no, w myślach, stanął w miejscu pokrzywdzonego, to nigdy do głowy by mu nie przyszło, żeby tyle tych czynności wykonywać. Z badań, które prowadziłam przy innej okazji, również w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, przytoczę Państwu jedną sprawę, która wydaje mi się również szczególnie bulwersująca. Otóż badałam postępowania dotyczące przestępstw z artykułu 189, czyli bezprawne pozbawienie wolności, i tam dotyczyło to sprawy, która była połączona jednocześnie ze zgwałceniem. Otóż w jednym z mieszkań przez 3 dni była przetrzymywana pewna pokrzywdzona. W czasie, kiedy oskarżony wyszedł na chwilę z mieszkania po zakupy, ona wyskoczyła przez okno z wysokiego parteru i udała się prosto na policję. Na co policja ją powiedziała, co się stało, na co policja ją odesłała najpierw do lekarza. No to tam pani no, poszła do szpitala, w szpitalu ją odesłali do policji, bo powiedzieli, że jeśli to zgwałcenie, to musi być to policja. No, nie muszę dodawać, że ta kobieta była nieumyta, wystraszona, obolała i tak dalej, i tak dalej. I tak ją, proszę sobie wyobrazić, odsyłano 6-krotnie, a 6 razem wreszcie policjantowi przyszło do głowy, żeby po prostu do szpitala pójść z tą kobietą razem i dokonać tych czynności, które będą zrobione. I ja nie mam wątpliwości, że żaden przepis prawa nie zastąpi rozsądku. Tutaj wystarczyło pomyśleć nad tym, jak tą sprawę rozwiązać, wobec czego tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że doszło do takiej wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego, czego oczywiście należy unikać.
Jeśli chodzi natomiast o tę kwestię przedstawiciela pokrzywdzonego w toku przesłuchania, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Pan profesor Kulesza już o tym mówił, wspominając o pełnomocniku powoływanym na podstawie artykułu 87 Kodeksu Postępowania Karnego i wspominał także również o przepisie artykułu 87a, który wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku. I ja przyznam, że dla mnie ewidentnie fakt tego albo konieczności pokrycia kosztów pełnomocnika, albo zagrożenie, że będzie musiał pokryć koszty pełnomocnictwa, jest bardzo silnym czynnikiem, który hamuje korzystanie z pełnomocnika w procesie karnym. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę oczywiście to, że istnieje możliwość obecnie na gruncie obecnego kodeksu postępowania karnego wyznaczenie pełnomocnika z urzędu na podstawie tego prawa dla ubogich, ponieważ artykuł 78 stosuje się odpowiednio, no to można powiedzieć, że ten standard zostaje w nieco większym stopniu jest chroniony. Pewne wątpliwości natomiast, o czym pani profesor Bieńkowska raczyła zauważyć, co to jest ta wybrana osoba, która może uczestniczyć w przesłuchaniu. A myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, ustalając, kto ma być tą osobą, aksjologię dyrektywy i wydaje się, że to powinna być osoba, która zapewnia takie wsparcie psychiczne, emocjonalne, moralne może dla pokrzywdzonego, a więc z reguły bym wyłączyła tutaj na przykład adwokatów czy radców prawnych, bo oni raczej zajmują się ochroną praw pokrzywdzonego. Raczej mam na myśli, że mógłby być to psycholog albo też osoba najbliższa, czy też inna osoba bliska, osoba pozostająca w szczególnie bliskim stosunku osobistym, czy też po prostu członek rodziny dalszej, nie będący osobą najbliższą, jeśli jest w stanie zapewnić takie wsparcie emocjonalne i psychiczne pokrzywdzonemu. Tyle tylko, że niestety, może nie tyle niestety, ale dyrektywa, niestety widzę problem w związku z tym, że dyrektywa określa, iż jeśli jest to niezbędne z punktu widzenia celów postępowania przygotowawczego, to organ procesowy może odmówić udziału takiej osobie w postępowaniu. Wydaje mi się, że tutaj trzeba będzie ustalić bardzo, bardzo jasne kryteria odmowy, żeby uniknąć zarzutu arbitralności, dlatego że to analogicznie jak było przy, jesteśmy w dobrym miejscu, żeby o tym wspomnieć, przy artykule 156 paragraf 5 KPK, gdzie Trybunał Konstytucyjny wyrokiem zakresowym stwierdził, że niekonstytucyjny jest przepis, który nie określa podstaw odmowy dostępu do akt sprawy. Wydaje mi się, że sytuacja może być identyczna, a zatem określenie kryteriów odmowy dopuszczenia udziału takiej osoby w przesłuchaniu musi być bardzo wyraźnie w przepisach określona. Artykuł 21 z kolei chroni prawo do prywatności pokrzywdzonego w ten sposób, że nakazuje państwu zapewnić, by właściwe organy mogły przyjmować podczas postępowania karnego odpowiednie środki adekwatne do konkretnej sytuacji procesowej w celu ochrony prywatności, a w szczególności ochrony cech osobowych ofiary, ochrony wizerunku, a także rozpowszechniania wszelkich informacji, które by ujawniły tożsamość dziecka. Ja chcę powiedzieć, że to nie może być sytuacja taka, kiedy jak słyszymy w mediach, że na przykład syn polskiego kosmonauty, no jakiś tam załóżmy Michał H., uczynił to czy to. No przecież jest oczywiste, że kosmonautów w Polsce nie mamy za dużo, a wprost przeciwnie, mamy jednego, wobec czego ustalenie tożsamości takiej osoby jest zupełnie proste. Podobnie jak jeżeli się mówi, że na przykład Brunon K., pracownik Politechniki czy tam Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie miał zamiar wysadzić w powietrze Sejm i jeszcze co tam się dało wysadzić, to wystarczyło naprawdę 30 sekund, żeby wejść sobie na stronę tego uniwersytetu i kliknąć na pracowników i od razu wiemy, o kogo chodzi. Więc muszą być podjęte takie środki, które zapewnią skuteczną ochronę prawa do prywatności.
wolności. Co więcej, artykuł 21 stanowi, że w celu ochrony prywatności, integralności osobistej i danych osobowych państwa członkowskie z poszanowaniem wolności i pluralizmu mediów zachęcają media do przyjmowania środków samoregulacyjnych. Ja przepraszam Państwa, ale ja jestem bardzo sceptyczna co do tego, bo oczywiście mamy takie akty deontologii zawodowej, kodeks etyki dziennikarskiej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, tylko problem polega na tym, że 20% dziennikarzy jest członkami tego stowarzyszenia. Jest też kodeks deontologii, kodeks etyczny Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jeszcze mniej procent jest członkiem tego stowarzyszenia, a jak się spojrzy na no, taką, powiedziałabym, bardzo drapieżnie postępującą od kilku lat tabloidyzację mediów, to gdzie właściwie media są ukierunkowane wyłącznie na zysk, a więc per facet, nefas starają się zdobyć wszelkie informacje, które sprzedadzą się i to atrakcyjnie się sprzedadzą, to liczenie na akty samoregulacji ze strony mediów, powiedziałabym, to jest mniej więcej jak głos wołającego na pustkowiu. Nie będę tutaj mówiła o tych osobach szczególnie wrażliwych, tylko powiem, ponieważ już to Państwo omówiliście, natomiast chciałabym powiedzieć Państwu o uprawnieniach, o prawach osób szczególnie, o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony, ponieważ te wszystkie uprawnienia, o których dotychczas powiedziałam, to były uprawnienia przysługujące wszystkim pokrzywdzonym. Oczywiście zakres wykorzystania tych uprawnień jest różny w zależności od tego, z jaką ofiarą przestępstwa mamy i jakiego przestępstwa mamy do czynienia. Natomiast artykuły 23 i 24 przewidują szczególne regulacje odnoszące się do postępowania karnego, czyli specjalne uprawnienia w zakresie postępowania karnego tych ofiar przestępstwa szczególnie wrażliwych. Przy czym chciałabym podkreślić ponownie to, co powiedziała pani profesor Bieńkowska. Mamy ustanowić pewne standardy. Standardy, które nie oznacza, że będą w każdym postępowaniu karnym odnoszącym się do każdej ofiary przestępstwa uznanej za szczególnie wrażliwą, nazwijmy to w ten sposób, że mają być stosowane. Zakres w konkretnej sprawie wykorzystania tych środków będzie uzależniony od tego, jaki jest zakres tego pokrzywdzenia, a także od woli samego pokrzywdzonego. I jeszcze jedna uwaga, jakkolwiek dzieci zostały ex definicione uznane za osoby o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony, to również, o czym mówiła pani profesor Bieńkowska, muszą być, ich wola musi też być uwzględniana przy ustaleniu zakresu tej ochrony. I jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, to po pierwsze przesłuchania mają się odbywać w specjalnie zaprojektowanych lub przystosowanych do tego pomieszczeniach. No tu wiemy, że jeśli chodzi o dzieci, to są te niebieskie pokoje, właściwie one są teraz już w w większości miast wojewódzkich to oczywiście, ale i innych, więc przesłuchanie dziecka w tym trybie nie jest żadnym problemem, ale przecież nie tylko dziecko jest osobą wrażliwą, a nie wyobrażam sobie przesłuchania dorosłego w pokoju wypełnionym misiami na przykład, więc raczej bym postulowała dostosowanie do indywidualnych potrzeb ofiar przestępstw. Po drugie, przesłuchanie ma się odbywać być prowadzone przez lub z udziałem specjalistów odpowiednio przeszkolonych do tego celu. I tu jest pewien problem, bo jeżeli z udziałem specjalistów, to ja rozumiem bardziej, że z udziałem psychologa i tak dalej, natomiast przez psychologa to już takiego przesłuchania sobie nie wyobrażam. To nie wiem, czy to nie należałoby traktować jako postulat psychologicznego przeszkolenia prokuratorów, co może trochę jest za daleko idące. I wreszcie wszelkie przesłuchania ofiar mają być prowadzone przez te same osoby. To nie może być sytuacja taka, że co przesłuchanie to inna osoba, zwłaszcza mowa o postępowaniu przygotowawczym oczywiście, tylko ma to być czynność dokonywana przez tą samą osobę, co wydaje mi się pani prokurator, że godzi w zasadę indyferencji prokuratury jak nic.
I jeszcze jedna bardzo ważne prawa, a mianowicie istnieje obowiązek zapewnienia, by wszelkie przesłuchania ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płciowym, przemocy w bliskich związkach, jeżeli nie są prowadzone przez prokuratora ani sędziego, były prowadzone przez osoby tej samej płci, co ofiara, o ile jest takie życzenie ofiary. Ja przyznam Państwu, że badałam niedawno podstawy umorzeń w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, podstawy umorzeń postępowań w sprawach o zgwałcenie. No, chciałam zbadać, czy przypadkiem nie ma jakiegoś ukrytego cofnięcia wniosku o ściganie. No, szczerze mówiąc, to już stało się nieaktualne w tym momencie, ale to jeszcze to było jakiś czas temu. I zaobserwowałam, że właściwie w każdym wypadku, kiedy zgłaszała się pokrzywdzona, bo to w zasadzie poza jednym wypadkiem były same kobiety, to nawet jeżeli czynność rozpoczynana była przez mężczyznę, to jeśli, jak okazywało się, o co chodzi, to natychmiast czynność była kontynuowana przez kobietę, a więc ten standard, myślę, że jest już realizowany. Jeżeli chodzi natomiast o postępowanie sądowe, to również przewidziano takie standardy specjalnej ochrony. Przede wszystkim ma zapewnić się środki zapewniające unikanie kontaktu wzrokowego pomiędzy ofiarami a sprawcami, również w trakcie składania zeznań. U nas praktyka teraz jest taka, że jeśli pokrzywdzony mówi, że on się boi oskarżonego, nie chce przy nim zeznawać, to się oskarżonego wyrzuca z sali na czas przesłuchania, dopiero potem mu się opowiada, jak to, co tam pokrzywdzony powiedział. No, można się zastanawiać, czy z punktu widzenia prawa do obrony jest to postępowanie należyte, ale tutaj dyrektywa postuluje zmaksymalizowanie wykorzystania środków telekomunikacyjnych, czyli na przykład przesłuchiwanie pokrzywdzonego w trybie wideokonferencji. Każdy sąd okręgowy ma taką wideokonferencję. Wiem, że wypożyczają salę i ten sprzęt na użytek innych postępowań karnych. Myślę, że czas by było pomyśleć o rozszerzeniu tego na wszystkie sądy, również rejonowe, jakkolwiek rozumiem, że jest to spory wydatek. I jeśli chodzi o również środki w postępowaniu jurysdykcyjnym, to mają być zapewnione środki, które by służyły temu, aby ofiara mogła zostać przesłuchana pod jej nieobecność na sali sądowej. Również tu się postuluje wykorzystanie środków telekomunikacyjnych. A nadto należy podjąć środki pozwalające uniknąć zbędnych pytań dotyczących życia prywatnego ofiary niezwiązanych z przestępstwem, czyli innymi słowy nie przesłuchiwać go owo, jak to jego pradziadek walczył pod Grunwaldem, tylko ograniczyć się do okoliczności dotyczących przestępstwa. I wreszcie, tu ten standard myślę, że u nas jest bez problemu realizowany, środki umożliwiające przeprowadzenie przesłuchania bez obecności publiczności. Jeśli chodzi o dzieci dodatkowo, to one powinny być przesłuchiwane w postępowaniu przygotowawczym przy użyciu środków audiowizualnych, które to efekty nagrania powinny stanowić dowód w sprawie w dalszym postępowaniu, a więc dzieci powinny być tylko raz przesłuchiwane w postępowaniu. I co ciekawe, również dyrektywa podkreśla sytuację, w której dochodzi do konfliktu interesów pomiędzy dziećmi a rodzicami, no zwłaszcza oczywiście wtedy, kiedy to rodzice są sprawcami przestępstwa popełnionego na szkodę dziecka, albo wtedy, kiedy również, kiedy dziecko jest odłączone od rodziny, wówczas w toku postępowania przygotowawczego i sądowego musi być wyznaczony mu specjalny przedstawiciel. Ja niestety, prowadząc z panią profesor Gardocką tym razem badania dotyczące przestępstwa z artykułu 207 w kontekście stosowania nieizolacyjnych środków zapobiegawczych tego tak zwanego dozoru warunkowego i nakazu opuszczenia lokalu, tam było bardzo dużo pokrzywdzonych dzieci. I ponieważ jest takie orzeczenie Sądu Najwyższego z 2010 roku, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli przestępstwo zostało popełnione przez jednego z rodziców, to drugi z rodziców jest nieuprawniony do wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego, no typowy konflikt interesów, a zatem należy mu wyznaczyć kuratora uprawnionego do reprezentowania jego praw w postępowaniu karnym.
W jakichś mniej więcej 60-70% spraw ten przepis się przyjął, znaczy to orzeczenie się przyjęło, tylko musimy oczywiście zdawać sobie sprawę z tego, że orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają roli prawotwórczej, nie jest to precedens, ale jako taki prawie można go uważać. Natomiast pojawił się pewien problem. Kogo się powołuje w charakterze kuratora? No dla mnie jest na przykład nie do przyjęcia, żeby w charakterze kuratora było dwóch pokrzywdzonych braci, z czego jeden miał 10, drugi 18 lat. No z punktu widzenia prawa oczywiście 18-latek jest pełnoletni. Nie dość, że był pokrzywdzonym, to jeszcze mało 18 lat i to on został ustanowiony kuratorem dla swojego małoletniego brata. Wydaje mi się, że to absolutnie standardu ochrony praw tego małoletniego pokrzywdzonego nie spełnia. Zdarzają się sytuacje takie, na przykład, że pani sekretarka z sądu jest wyznaczana na takiego kuratora. Ja oczywiście nie ujmuję w żadnym przypadku pracownikom sądu, ale wydaje mi się, że ideałem byłoby powoływanie w charakterze kuratora na przykład adwokata i radcę prawnego. I zdarzały się oczywiście takie przypadki. Tu się pojawia pewien problem, na przykład jaki powinien być zakres udziału tego kuratora. Problem jeszcze jest, już nieco wykraczam może poza tą regulację dyrektywy, ale chciałabym o tym powiedzieć. Mianowicie pojawia się sytuacja następująca. A co zrobić wtedy, kiedy rodzice są sprawcami przestępstwa wnioskowego popełnionego na szkodę dziecka i dziecko zmarło zanim wniosek został złożony? Sąd rodzinny może ustanowić kuratora do reprezentowania praw dziecka tylko wtedy, kiedy dziecko znajduje się pod władzą rodzicielską, a ta z chwilą śmierci małoletniego wygasa. Więc mamy tutaj pewien problem. No możemy przyjąć pewną fikcję prawną, że rodzice jako sprawcy przestępstwa fizycznie nie istnieją, jako osoby, które są uprawnione do reprezentowania dziecka, wobec czego możemy sięgnąć po dalszych krewnych, dziadków na przykład, po dalsze osoby najbliższe, albo na przykład dorosłe rodzeństwo. Co więcej, chcę Państwu powiedzieć, że to jest autentyczna sprawa, która dwa lata temu mniej więcej, czy trzy lata temu, tutaj w Warszawie miała miejsce, gdzie zastanawiano się, jak rozstrzygnąć ten problem. A jeszcze pojawia się inna kwestia, a mianowicie taka, co w sytuacji, kiedy kurator został wyznaczony przez sąd rodzinny, a dziecko zmarło, zanim podjął jakiekolwiek czynności ze złożeniem wniosku o ściganie. Tu pytanie jest takie, czy ta kuratela wygasa razem ze śmiercią dziecka, czy też kurator jest uprawniony do dalszego postępowania mimo śmierci dziecka. I tu dotarłam do takiego orzeczenia z 1948 roku, które orzeczenia Sądu Najwyższego, no, co prawda odnosiło się do reprezentacji osób nieobecnych w postępowaniu cywilnym, ale myślę, że można zastosować per analogiam to rozstrzygnięcie. Mianowicie Sąd Najwyższy wtedy stwierdził, że w przypadku śmierci osoby nieobecnej kurator ma prawo wykonywać nadal jego uprawnienia, znaczy jego prawa, z tego względu, że kuratora powołuje się do wykonania konkretnej sprawy czy konkretnego zadania, mówiąc jako szereg czynności. I tu per analogiam bym raczej była skłonna do przyjęcia, że również śmierć małoletniego nie pozbawia kuratora możliwości reprezentowania jego praw w postępowaniu karnym. Również jeśli mowa o uprawnieniach dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w postępowaniu karnym, to dziecko ma prawo do doradztwa prawnego i do własnego doradztwa prawnego. Czyli innymi słowy, nie może być sytuacja taka, że jeżeli w sytuacji, kiedy istnieje konflikt interesów pomiędzy rodzicami
rodzicami a dzieckiem, to dziecku się nie udziela informacji prawnej tylko dlatego, że rodzice właściwie powinni być poinformowani o takich czy innych uprawnieniach. Zatem tutaj widać bardzo wyraźną tendencję wynikającą z tej dyrektywy do wzmocnienia pozycji dziecka w sensie wzmocnienia instrumentów prawnych, które służyłyby ochronie praw pokrzywdzonego. I ja, jeśli Państwo pozwolicie, to na tyle dzisiaj. Szersza wersja znajdzie się w formie pisemnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Profesor za syntetyczne, tak? Syntetyczne przedstawienie. Rozumiem. Proszę, proszę. Pani Profesor, mnie też, że tak powiem, rozbawił ten ustęp drugi artykułu 21, jak to państwa członkowskie mają wzywać media do stosowania środków samoregulujących. Nie wiem, jest to dość zabawne sformułowanie, zwłaszcza w kontekście naszej tutaj rzeczywistości. No właśnie. Natomiast pochyliła się Pani nad tym niezwłocznie. Niezwłocznie, Pani Profesor, czyli bez zbędnej zwłoki. Tak, tak, tak. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Nie chcę już tutaj zabierać więcej czasu, i tak mamy opóźnienie. A bardzo proszę o zabranie głosu przez kolejnego członka zespołu, Pana Profesora Wojciecha Zaleskiego, który pochyli się nad problematyką sprawiedliwości naprawczej w kontekście dyrektywy. Pan prokurator, rozumiem, też syntetycznie, tak półtorej bardzo godziny. Ja mam pociąg, przypomnę. Dobrze, dobrze. Dobrze, no nie chciałbym, żeby całkiem przepadła nam przerwa kawowa, co jak rozumiem trochę nam grozi. Szanowni Państwo, o sprawiedliwości naprawczej w kontekście dyrektywy mogę powiedzieć sporo pozytywów, bo akurat ta część wydaje się powinna być oceniona na plus, szczególnie jeśli zestawić odpowiedni artykuł dyrektywy o normach minimalnych z decyzją ramową Rady z 2001 roku. No przede wszystkim wydaje się, że dokonał się znaczący postęp. Na gruncie decyzji ramowej mówiliśmy jedynie o mediacji, czy była mowa jedynie o mediacji. Natomiast na gruncie dyrektywy mowa jest o procedurach sprawiedliwości naprawczej i rozumie się je bardzo szeroko. Mówi się generalnie w artykule 2, gdzie jest definicja, czy próba zdefiniowania tego, czym jest sprawiedliwość naprawcza, ogólnie o wszelkich procedurach, które są prowadzone no, właśnie w celu rozstrzygnięcia problemów, które wynikły z przestępstwa pomiędzy stronami z udziałem bezstronnego mediatora. Te metody sprawiedliwości naprawczej zostały doprecyzowane w motywach, w preambule w punkcie 46 i tam jest mowa zarówno o mediacji, jak i o konferencjach sprawiedliwości naprawczej, jak i o, jak to zostało przetłumaczone w naszym tekście, zgromadzeniach orzekających. W doktrynie zazwyczaj się to u nas tłumaczy jako kręgi, koła orzekające. No ale to też warto podkreślić, należy podkreślić, że to wskazanie jest jedynie przykładowe. I tu oczywiście pierwsze pytanie odnośnie zakresu transpozycji dyrektywy do naszych przepisów, czy tam, gdzie u nas jest mowa tylko o mediacji, nie powinniśmy tego rozszerzyć właśnie po linii dyrektywy również na te inne wszelkie metody restorative justice, sprawiedliwości naprawczej. Oczywiście też ja tu się przychylam w większości do tego, co mówili przedmówcy, podpisuję się pod tym, szczególnie jeśli chodzi o te potknięcia w zakresie tłumaczenia, no, te zgromadzenia orzekające to raz, no, ale tu myślę, są też takie poważniejsze uchybienia, jak to, że te procedury mają być prowadzone w ramach oczywiście sprawiedliwości naprawczej bezpiecznie i zadowalająco, że te usługi mają być bezpieczne i zadowalające. No pytanie oczywiście, co to znaczy zadowalające, i tak jak profesor Kulesza sięgnąłem do tekstu angielskiego, no i tam jest mowa o safe and competent
tam, prawda, że te procedury mają być tak prowadzone. W języku niemieckim jest Fachgerecht, czyli no w ogóle fachowo. Chodzi o fachowe, kompetentne czynności prowadzone. To oczywiście koresponduje z tym, o czym mówiliśmy tutaj po wielokroć i pani profesor Wieńkowska, i pani prokurator, to padało, że generalnie chodzi o podniesienie standardów postępowań, również w zakresie kształcenia mediatorów, kształcenia pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, zwiększania ich wrażliwości. Oczywiście celem tych procedur jest, co już też powielokroć padało dzisiaj, iż by osiągnąć taki stan, aby ofiara była wolna od wtórnej, ponownej wiktymizacji, zastraszania i zemsty. Dyrektywa powiela w zasadzie wszelkie te ustalenia z decyzji, rozszerza je, podkreśla te cechy procedur sprawiedliwości naprawczej, które są w nich immanentnie, można powiedzieć, zawarte, czyli na pierwszym punkcie wybija się tutaj interes ofiary, że to musi być wszystko prowadzone na jej rzeczy, w jej interesie. Zresztą w tym motywie, o którym wspomniałem, numer 46 preambuły, tam jest również wskazany cały szereg okoliczności, które ma brać organ kierujący sprawy do procedur sprawiedliwości naprawczej wszelakich. Tam są te wszystkie okoliczności, które tutaj dzisiaj też padały, o których też mówiliśmy, czyli i wiek, i potencję intelektualną sprawcy, ofiary i stan jej zdrowia. Wzajemne relacje między osobami. Dalej oczywiście mowa jest w dyrektywie o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa, o tym, że ofiara musi być w pełni poinformowana o jej prawach, o tym, że oczywiście te wszystkie procedury muszą być za jej zgodą. Co więcej, podkreślono również, że sprawca, zanim przystąpi się do prowadzenia mediacji, konferencji czy kręgów sprawiedliwości naprawczej, musi potwierdzić podstawowe fakty, co wydaje się również okolicznością ważną. Myślę, że tutaj też w kontekście tych przepisów rodzi się pytanie, czy nasze przepisy są zgodne i jak dokonać tutaj transpozycji. No wydaje mi się, że oprócz tego momentu, gdzie ewentualnie w tych przepisach, gdzie jest mowa o mediacji, wymagane byłoby rozszerzenie, wydaje się również, że trzeba by się było zastanowić nad kształtem obecnym rozporządzeń dotyczących szkolenia mediatorów i w sprawach karnych, i w sprawach nieletnich, czy tam też nie podnieść tych standardów, nie ujednolicić wymogów w zakresie szkolenia, no bo wprost wynika to z dyrektywy i też można to wyczytać z jej ducha. Wydaje się, że nasze przepisy prawa, w szczególności prawa materialnego, czynią zadość temu wymogowi, że każda ugoda jest wynikiem dobrowolnego porozumienia i może być uwzględniona we wszystkich dalszych postępowaniach karnych. U nas oczywiście choćby w artykuł 53, gdzie mowa o dyrektywach sądowego wymiaru kary, czy artykuł 60, gdzie jest mowa o w kodeksie karnym o nadzwyczajnym złagodzeniu kary, czynią zadość temu wymogowi. No generalnie no, trzeba podkreślić, że jeśli patrzeć na regulacje polskie na tle europejskim, to wypadamy całkiem przyzwoicie. No, jesteśmy jednym z czterech krajów, w których na przykład tylko na to wskaże, można prowadzić mediację we wszystkich sprawach. Obok Polski mamy tu jeszcze Niemcy, Finlandię i Luksemburg. W pozostałych państwach Unii Europejskiej zazwyczaj są takie lub inne ograniczenia. I wydaje się, że oczywiście to dobrze. Były takie państwa jeszcze do niedawna, jak na przykład Hiszpania, gdzie w ogóle tego rodzaju procedur mediacyjnych w sprawach karnych nie prowadzono, gdzie dopiero od niedawna prowadzi się pewne programy pilotażowe, na przykład w Katalonii. Więc wypadamy na tym tle bardzo przyzwoicie. Do zmiany w tym zakresie, jak sądzę, wiele nie ma i to tyle ode mnie, jeśli będzie można. No, dziękuję bardzo. Rzeczywiście, panie profesorze, było bardzo syntetycznie. Bardzo dziękuję za dyscyplinę czasową. Tak, rzeczywiście, no, dyrektywa bardzo kompleksowo reguluje ten system wsparcia ochrony ofiar przestępstw w taki sposób zintegrowany, takie kompleksowe podejście i to widać też przy rozdziale 12, który dotyczy instytucji sprawiedliwości naprawczej. Tutaj jest ta różnica i ta wartość dodana pomiędzy decyzją ramową z 2001 roku, a dyrektywą, która zastępuje tę decyzję
tę decyzję ramowo. I jednak należy zauważyć, że jest to podkreślenie ostrożnego stosowania takich instytucji w zakresie sprawiedliwości naprawczej jak mediacja, by nie zaszkodzić, prawda, ofiarom przestępstw. Także tu też jest takie właśnie podkreślenie tej kwestii. Także bardzo dziękuję, panie profesorze. I teraz tak, nie wiem, czy mamy iść na spóźnioną przerwę. Dlatego byłem syntetyczny. I sami wrócimy na salę. Mam nadzieję, że jeszcze państwo nam potowarzyszycie, więc tutaj jest taki dezyderat członków zespołu. Muszę jemu ulec. Zapraszam na 10-minutową przerwę i zapraszam jeszcze ponownie po przerwę na krótkie podsumowanie i dyskusję. Witam po przedłużonej przerwie. Tam rozumiem, jeszcze ktoś dojdzie, tak, pani prokurator? To ja nie wiem, czy dojdą. Do czegoś dojdą. Tak. Dobrze, proszę państwa, czyli został nam ostatni punkt naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcam wszystkich do dyskusji, jeżeli są jeszcze siły, ale chyba jeszcze siły są. Mnie, szanowni państwo, interesuje, i to już przed chwilą rozmawiałam na ten temat z panią profesor Bieńkowską, jak dokonywać tej indywidualnej oceny w celu ustalenia zagrożeń dla ofiary przestępstwa, dla pokrzywdzonego. Jako prokuratora mnie to interesuje, jak podejść do tego od strony formalnej, czy poprzez zapisek urzędowy, czy poprzez podejmowane działania, i to już jest indywidualna ocena, czy stworzyć wręcz taki kwestionariusz, formularz, który by podlegał wypełnieniu, ale zawierałby jednocześnie mnóstwo danych wrażliwych, bo do indywidualnej oceny wymagane jest bardzo szczegółowe dane, więc jak chronić, prawda, ten formularz, jak państwo tutaj się zapatrujecie od strony formalnej, jak miałaby wyglądać ta indywidualna ocena? Bardzo proszę. Jeśli mogę, to znaczy ja, ponieważ akurat ta problematyka została ujęta w części odnoszącej się do ochrony ofiar przestępstw w rozdziale 22, więc tak sobie zaczęłam się zastanawiać szczegółowiej na ten temat. I doszłam do wniosku, że nie można chyba stworzyć jednego takiego uniwersalnego arkusza, kwestionariusza oceny, ze względu na to, że zakres oceny jest różny w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia. Tutaj rzeczywiście artykuł 22 w szczególności nakazuje uwzględniać takie przestępstwa jak na przykład handlu ludźmi, przestępstwa seksualne itd., itd., ale indywidualna ocena tak naprawdę w ramach tych przestępstw powinna opierać się na cechach osobowych ofiary, rodzaju lub charakteru przestępstwa oraz okolicznościach przestępstwa, wobec czego stworzenie jednolitego arkusza czy tam kwestionariusza oceny jest chyba niewłaściwe, dlatego że gdybyśmy to zrobili, to w takim układzie automatycznie wydaje mi się, że pewne kategorie ofiar mogłyby umknąć. Poza tym umknąć no w sensie takim, że nie zostać uwzględnione. Poza tym ta dyrektywa, o czym pani profesor Bieńkowska mówiła, wskazuje, że należy dostosować środki ochrony do indywidualnych potrzeb osób szczególnie wrażliwych, a także, że uzależnione jest to od ich woli. Więc w związku z tym wydaje mi się, że trzeba by było raczej chyba stworzyć kilka, jeżeli już robimy tak, to stworzyć kilka wersji takiego kwestionariusza, bo jeżeli na przykład chodzi o osoby, które załóżmy są małoletnimi, to pytanie ich o takie cechy jak na przykład preferencje seksualne, tożsamość płciową czy na przykład przynależność religijną, nazwijmy to tak, jest zbędne. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z ofiarami przestępstw nienawiści, to zadanie im pytań na przykład o przynależność religijną, o narodowość i tak dalej byłoby zasadne. Więc postulowałabym tworzenie takiej ankiety z punktu widzenia właśnie przede wszystkim charakteru przestępstwa, a dopiero w drugiej kategorii badania cech osobowych sprawcy.
A jeśli mogę, będąc przy głosie, bo już nie chcę dwa razy zabierać głosu, bo to źle wygląda. Mianowicie ja dzisiaj nocowałam w budynku prokuratury apelacyjnej, gdzie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ma swoje służbowe mieszkanie. I tam nomen omen znalazłam taką broszurę Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które wydało Wolters Kluwer, więc tym bardziej oczywiście zagarnęłam jeden egzemplarz. I tutaj znalazłam bazę danych ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich chwili i punktów. Ja rozumiem, że to jest pełen wykaz. No i trochę jestem przerażona, szczerze powiedziawszy, bo w takim na przykład województwie dolnośląskim są tylko dwa. W całym województwie dolnośląskim dwa, z czego oba są we Wrocławiu. No z tego, co ja się orientuję, to jeszcze parę innych miast i miejscowości poza Wrocławiem znajduje się. W województwie lubelskim, no które ja z Lublina jestem, więc to w szczególności mnie zainteresowało, są cztery w Puławach, Kramstym, Stawie, Chełmie i Lublinie właśnie. Tyle tylko, że niestety wszystkie to są punkty przy kościele. No, szczerze powiedziawszy, są osoby, które nie mają ochoty zgłaszać się do punktów konsultacyjnych przy kościele, wobec czego jeśli spojrzymy na przykład, że w województwie mazowieckim są tylko trzy punkty, z czego jeden w Warszawie, a jeden w Zakroczymiu i w Ząbkach, to wydaje mi się, że trudno to w ogóle nazwać siecią. Postulowałabym zatem stworzenie prawdziwej, takiej obfitej sieci. I tu widzę na przykład też w Ząbkach, albo w Zębie, bo to modne miejsce, odkąd Kamil Stoch wygrał dwa medale, gdzie na przykład widzę bardzo dużą rolę na przykład uniwersytetów, które mogłyby stworzyć takie punkty konsultacyjne. Co więcej, nie wiem, czy jest jakiś uniwersytet, który w Polsce, który mam na myśli publiczne, który nie ma i Wydziału Psychologii, i Wydziału Prawa. Przecież aż się prosi, żeby stworzyć taki wspólny punkt pomocy ofiarom przestępstw, właśnie kompleksowy, psychologiczno-prawny, gdzie mogliby prawnicy, być może w jakimś zakresie studenci, już pomijam oczywiście studenckie kliniki prawa, gdzie mogliby takich porad ofiarom przestępstw używać. I to wszystko, dziękuję. Jeszcze ciekawy jest ten zintegrowany taka idea wsparcia ofiar przestępstw, udzielania im wsparcia, ta idea tak zwanego jednego okna w ramach Family Justice Center, a więc w jakiś sposób przetransponowanie tego na grunt Polski też nie byłoby złe, prawda? Czyli w jednym punkcie kompleksowe zajęcie się ofiarą przestępstwa. Tak, ale tych punktów musi być więcej. Tak. Jak nie pojedzie. Po to, żeby uzyskać informacje, to ona na pewno tego nie zrobi. To nie mam najmniejszych wątpliwości. Poza sędzia Lepieszko mówił, że to ad vocem, to nie jest druga wypowiedź. Mówi, że jest tworzona strona internetowa. Ale przepraszam bardzo, ale przecież my doskonale wiemy, kto zazwyczaj jest ofiarami przestępstw. No, to osoby wykluczone, które często nawet prądu w domu nie mają. To skąd one mają mieć internet i znaleźć w internecie informacje odnośnie do tego, gdzie mogą znaleźć pomoc. Więc ja przede wszystkim widziałabym taką, to modne było w pozytywizmie, pracę u podstaw, a kwestie związane z informacjami i takimi za pomocą środków masowego rażenia, to jest cytat z pana profesora Kuleszy, to jest dla mnie zupełnie kwestia wtórna. Czyli wszystko będzie i tak spoczywało na barkach prokuratorów, funkcjonariuszy policji. Jak zawsze. Natomiast kwestia jeszcze tej indywidualnej oceny, to czyli pani profesor widzi kilka takich kwestionariuszy w zależności od rodzaju przestępstwa? To znaczy, myślę, że raczej rodzaju to za dużo jest powiedziane. To kilka formularzy. Właśnie musimy się nad tym zastanowić, prawda? Musimy się nad tym zastanowić, bo takie co nagle to po diable, ale wydaje mi się, że tworzenie jednego kwestionariusza byłoby niewłaściwe, bo naprawdę po pierwsze, tam będą się znajdowały informacje wrażliwe. Tak bardzo sobie wrażliwe. Na przykład doświadczenie przestępstwa w przeszłości, prawda, przez ofiarę przestępstwa. Więc jakieś wyspowiadanie się, czy coś jeszcze się działo, prawda, w jej.
jeśli można. Tak, bardzo proszę. Jeśli chodzi o te indywidualne oceny, ja myślę, że to powinien być jeden po prostu wzór, tyle tylko, że zawierający część, w której są uwzględniane dane wrażliwe i ta część byłaby, że tak powiem, utajniona do wiadomości prokuratora czy sądu, czyli organów, które decydują o zastosowaniu specjalnych środków ochrony. Myślę, że taki kwestionariusz... Proszę? Załącznik do aktów głównych. Tak jest, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o tą sieć pomocy ofiarom przestępstw, proszę Państwa, ta sieć została utworzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości tak naprawdę i tylko dlatego, że decyzja ramowa o pozycji ofiar w postępowaniu karnym tego wymagała od państw członkowskich, aby coś takiego powstało. Jednocześnie dzięki utworzeniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o którym już dzisiaj słyszeliśmy, ministerstwo może dotować jako dysponent tego funduszu wybrane przez siebie organizacje pozarządowe udzielające wsparcia ofiarom. To jest mocno krytykowane i na Zachodzie nie preferuje się tego typu rozwiązań, to znaczy takiej całkowitej uzależniania od organu państwowego, organizacji pozarządowych, ponieważ te organizacje wtedy nie są samodzielne. Natomiast ta sieć tak naprawdę, do tej sieci nie chciało wejść wiele organizacji, które nie chciały się uzależniać w ten sposób od Ministerstwa Sprawiedliwości. A zatem to są absolutnie przypadkowe jednostki, które utworzyły tę niby sieć. Zadaniem jest, aby ją oczywiście poszerzyć, żeby tych punktów było jak najwięcej. Ale jeśli chodzi o informowanie, otóż dyrektywa wymaga, aby w pierwszej kolejności informacja, jaką uzyskuje ofiara w momencie swojego pierwszego kontaktu, na przykład z organem, gdzie zawiadamia o popełnieniu przestępstwa, było uzyskanie informacji o dostępnym wsparciu i pomocy. Czyli kto udziela tej pomocy na danym terenie i jaka to jest pomoc. I to jest podstawowa informacja, nie procesowa, ale jeżeli ofiara przychodzi na policję i zgłasza fakt popełnienia przestępstwa, to policjant ma jej powiedzieć, że może skorzystać tutaj z takiej i takiej pomocy. A dopiero potem ofiara chce, to idzie i korzysta z tej pomocy, nie chce, nie korzysta, ale wie, gdzie i jaką pomoc może uzyskać. Czyli my musimy dzielić te informacje na informacje procesowe dotyczące uprawnień w postępowaniu karnym, to znaczy musimy wyodrębnić w tym druku czy jakimś piśmie informującym różne informacje. Informacje o możliwości uzyskania pomocy, o uprawnieniach w trakcie postępowania karnego, informacje o toku sprawy czy o decyzjach podejmowanych kolejno. W preambule dyrektywy mowa jest jeszcze, że już na początku ofiara powinna mieć ulotkę, z której dowie się, jak może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem w sprawie. A zatem to informowanie ofiary ma być wielorakie, wielostronne, ona ma wiedzieć dosłownie o wszystkim. Ciężar informowania nie spoczywa tylko na organach procesowych. Takich informacji mają udzielać też organizacje niosące ofiarom pomoc. I na przykład te informacje będą szersze, bo taka organizacja powinna na przykład udzielić też informacje o dostępie do kompensaty państwowej, pomóc wypełnić wniosek, nie jakiś prokurator okręgowy, jak tego jest u nas. To jest postać z Księżyca, prawda? Zbyt wysoko, zbyt oddalona od ofiary. Innymi słowy, nie jest to tak, że wszystkie obowiązki związane z udzielaniem ofiarom informacji, pomocy, wsparcia obciążają policję, prokuratora, sądy. Tu te organy procesowe mają na podorędziu również organizacje wspierania ofiar. I nie jest to tylko tak, że ma to być sieć ośrodków utworzonych i zależnych od Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dziękuję. Pytam, czy organ procesowy ma obowiązek udzielić informacji o tych podmiotach, które działają w ramach... Nie, nie. O wszystkich na terenie. Czyli powinno być tak, że najlepiej zorientowani o tym, co jest na danym terenie, są policjanci dzielnicowi i tak dalej. Na każdym terenie działają jakieś punkty, nie wiem, czy organizacje wspierania ofiar pożarów, czy czegoś, są najrozmaitsze. I była już kiedyś planowana taka akcja, by była mapa istniejących dostępnych ośrodków pomocy. Ośrodki, te ośrodki należące do sieci są jedną z wielu możliwości. Tak jak mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przewiduje, że ofiara ma uzyskać, i to jest w niebieskiej karcie A, wykaz ośrodków udzielających wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie, jakie funkcjonują na terytorium podległym, no, danemu tam, danej, w danej gminie czy gdziekolwiek. Na stronie Ministerstwa Prokuratury Generalnej jest taka baza wszystkich ośrodków. Ale to jest tylko, to dotyczy tylko ofiar przemocy w rodzinie. To po co tak, to po co coś, to po co? To nie chodzi o taką informację. Nie chodzi o takie coś, że na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości będzie gdzieś coś, co jest w ogóle nieczytelne. A my mamy mnóstwo takich rzeczy. Właśnie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie nie wiadomo do czego i po co to jest. Mnie naprawdę wiele rzeczy nie jest potrzebnych. Natomiast władze, czy gmina, czy ktokolwiek na danym terytorium mają orientację, ponieważ te różne ośrodki nie działają od tak. Ja nie otwieram od tak sobie jakiegoś punktu wspierania kogokolwiek. Czyli to są rzeczy znane na danym terenie w społeczności lokalnej. Nie wie policjant, co na jego ulicy i się mieści. No na miłość Boską. Dzielnicy jego. No właśnie, no, no on od tego jest, żeby wiedział. Miasteczku. Ale on od tego jest, żeby wiedział. Ja nie muszę wiedzieć. Ja bym powiedział. Dobrze, ale mnie Warszawa nie obchodzi. Ale przecież Litka, ludzie wiedzą, co tam jest. Ale ja na przykład nie wiem, jakie organizacje są w Lublinie. Ale trudno mnie uznać za osobę jakąś nieprzytomną. Nie o to chodzi, ale Lublin ma dzielnicę, prawda? A w dzielnicach są policjanci na przykład. Są pracownicy pomocy społecznej. No na miłość boską, ci ludzie wiedzą. Jeżeli jestem ofiarą przestępstwa, ale taki jest wymóg, że ja nie jestem... No to mi chodzi. Dyrektywa tego wymaga. Czyli my musimy to przeskoczyć. Dyrektywa wymaga funkcjonowania zintegrowanego systemu wsparcia z ukierunkowanym podejściem, więc, wymaga... ta informacja musi być przygotowana dla osoby przeprowadzającej czynność. Musi być zarządzanie właściwe tą informacją i nie może tak być, że pokrzywdzony przyjdzie złożyć zawiadomienie o przestępstwie, a w komendzie, w komisariacie nie będą wiedzieli w ogóle, co z nim zrobić. No, takiej sytuacji sobie nie wyobrażam. Więc... Ja często widuję takie sytuacje, bo przychodzą do nas... Ja nie mówię, że ich nie ma, ale... Nie, ale ja mówię, że co usłyszał w komisariacie. Panie, to nic, co my panu zrobimy? No musi pan przeboleć to. I przy takim nastawieniu, no to właściwie trudno oczekiwać, żeby on jako ofiara przestępstwa uzyskał jakiekolwiek informacje. No jaki poziom empatii musi my przychodzimy, przyjmujemy za punkt wyjścia niemoc. Nic nie możemy. Nie. Policjant nie może wiedzieć. W gminie nie mogą wiedzieć. Bo pani to jest nasz punkt wyjścia. Pani profesor, wszystko zależy od człowieka. Można mieć doskonałe prawo, świetnie transponowaną dyrektywę, ale jeżeli ludzie nie będą wiedzieli, co mają z tym robić i nie będzie tego porozumienia i trzeba stąd specjalistyczne szkolenia. Dokładnie. Natomiast, proszę państwa, ja wspomnę...
A co robią służby pomocy społecznej? No właśnie. Czyli mamy ustawę, czyli mówię, i też to nie działa. Tak. Ja jeszcze, o przeciwdziałaniu przemocy. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. No właśnie, to o to chodzi. Mianowicie my tu mówimy i dyrektywa kładzie olbrzymi nacisk na szkolenie, na to, żebyśmy wiedzieli, jak się zajmować ofiarami. Ja parę dni temu byłam na takim spotkaniu, nazwijmy to dość ważnym, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Między innymi była tam mowa o potrzebie szkolenia mediatorów. I dowiedzieliśmy się, że w ogóle po co to regulować, nie ma takiej potrzeby. Na wzmiankę o tym, że dyrektywa tego wymaga, no to po co, to niech sobie mediatorzy się szkolą. Punkt wyjścia jest taki. Jakaś praca, jakiś koszt. Więc to jest przy takim podejściu, to nie będziemy byli przygotowani ani do dokonywania indywidualnych ocen, ani w ogóle do zajmowania się ofiarami. Ale to usłyszała pani w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie w Prokuraturze Generalnej. Pani profesor. Od jednego z wiceministrów, tak jest dokładnie. Zresztą tak. To znaczy ja myślę, że tu jest mnóstwo rzeczy, które można zrobić, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć, dokładnie tak. Trzeba chcieć. A ja mam tu dwa. Gdzieś tam. Poza tym mam pieska. Jeśli wolno, tak? Jeszcze tutaj na takie dwie sprawy chciałbym zwrócić uwagę, związane z konfiskacją przestępstw. Co prawda my mówimy tutaj o regulacjach, o regułach, normach minimalnych, ale to cały czas jest sprawa, która w moim przekonaniu wymaga interwencji. I to wyszło też z raportów, które były przygotowywane w związku z decyzją ramową. Taki raport ukazał się w 2009 roku i później. Mianowicie, o co chodzi? No, mamy regulacje, pan profesor Kulesza je wymieniał, dotyczące kompensacji dla ofiar przestępstw, no ale one wszystkie zbiegają się w jednym miejscu, w kodeksie karnym wykonawczym, który tych spraw de facto nie reguluje. On odsyła do KPC. I od lat już się zwraca uwagę, że cały czas mamy z tym problem, że to jest ten bottleneck, że to jest gardło egzekucji zasądzonych roszczeń w ramach postępowania karnego. I to byłaby taka pierwsza myśl, druga dotycząca tego, że o czym już też wspomniałem krótko w swoim wystąpieniu, że i artykuł 2 i ten motyw 46 z preambuły i potem artykuł 12, one wszystkie podkreślają, że to wyliczenie tych praktyk sprawiedliwości naprawczej jest tylko przykładowe. I ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie, że warto rozważyć również takie metody szeroko pojętej sprawiedliwości naprawczej, tej justice, gdzie ofiar tego przestępstwa w tych procedurach nie ma. Mam na myśli przede wszystkim stosowane na przykład w Wielkiej Brytanii, w Walii, mediacje substytucyjne, gdzie w miejsce rzeczywistej ofiary wchodzi wolontariusz z organizacji pokrzywdzony takim, a tym przestępstwem. No i to daje szansę również rozwiązania sytuacji nierównego traktowania tych sprawców, których ofiary akurat nie mogą ich więcej widzieć. No na tej zasadzie to też dzisiaj padło, dlaczego u nas nie mediuje się po wyroku, to faktycznie jest problem. Węgrzy zaczęli taki program w zeszłym roku, jestem ciekaw jego wyników. U nas faktycznie te przepisy de facto są martwe. Może to byłoby rozwiązanie, prawda? Że ta mediacja po wyroku, tak jak to robią Amerykanie w tym swoim programie Bridges to Life w Teksasie, gdzie oni wykorzystują między innymi tego rodzaju metody. No to pod uwagę daję. Tutaj też myślę, że warto o tym myśleć. No przede wszystkim jeszcze chcę to raz podkreślić. Cieszę się, że to ujęcie sprawiedliwości naprawczej w dyrektywie jest szerokie. Dziękuję. Ja króciutko, no żeby nie było, że jeden siedzi, który się nie odzywa. No. Proszę Państwa, ja pominąłem całą tematykę prawa karnego materialnego z tym związany. Przecież wiemy, że obowiązek naprawienia szkody i tego nowelizacji nie zmienia, bo tam jeden przepis zmienia tylko dwa przepisy w kodeksie karnym. Przecież może być orzeczona jako warunek zawieszania wykonania kary pozbawienia wolności. Nie mówiłem o tym, że nowa treść już po nowelizacji artykułu 107 pozwala nadać klauzulę wykonalności ugodzie mediacyjnej. Także no, z tym, że no, trudno takiej optymistycznej odnieść do zmiany przepisu artykułu 66 kodeksu karnego
Otóż, proszę Państwa, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ustawodawca zniósł potrzebę pojednania się z pokrzywdzonym za zadośćuczynienie za daną szkodę, co jest teraz warunkiem przeniesienia kwalifikacji z 3 lat górnej granicy do 5 lat. Teraz po reformie będziemy 5 lat bez żadnego warunku, że trzeba komuś wynagrodzić tę krzywdę, zadośćuczynić, nie wiem, gdzie w tym szaleństwie była metoda, ale odstępuje się akurat w tym przepisie od jakiegoś tam porozumienia z pokrzywdzonym. Dziękuję. Ja jeśli mogę jeszcze. Gratulować, żebyście Państwo poparli rzecz, którą o ile jak pani profesor Lipowicz mówiła, jest idea fix, zmiana ustawy o kompensaty, to moim idea fix jest doprowadzenie do zmiany regulacji odnoszących możliwości zatarcia skazania w sytuacji, kiedy sprawca nie naprawił szkody wyrządzonej przestępstwem, jeżeli środek karny orzeczony. I moim zdaniem jest to jeden z tych przepisów, które zdecydowanie demoralizują sprawców przestępstw i powodują wtórne pokrzywdzenie pokrzywdzonych. Dlatego, że jeżeli ja mam akt w postaci wyroku z nadaną klauzulą wykonawczą, to ja nie mogę nic zrobić tak naprawdę po to, żeby uzyskać naprawienie szkody, czy też nawiązkę, czy inny uzyskać innego środka karnego orzeczonego przez sąd. Tym bardziej, że artykuł 76 paragraf 2 mówi o tym, że zatarcie skazania może nastąpić mimo niewykonania tego obowiązku. Trzeba wykonać inne obowiązki, inne środki karne nałożone przez sąd na skazanego, natomiast wcale nie trzeba naprawić szkody wyrządzonej pokrzywdzonym. Jak można mówić o sprawiedliwości, patrząc z punktu widzenia pokrzywdzonego, jeśli on nie ma żadnej możliwości w tym sposobem uzyskać naprawienia szkody? Wydaje mi się, że sensowne byłoby zlikwidowanie tego przepisu w tym sensie, żeby uzależnić zatarcie skazania od naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, orzeczonej przez sąd w każdym wypadku naturalnie, dlatego że to byłby świetny środek dyscyplinujący. To skazany by się interesował tym, żeby naprawić szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu, bo wtedy będzie dopiero mógł uzyskać zatarcie skazania, mógł być traktowany jako niekarany, mógł pójść do pracy i tak dalej. Jeśli można, dodam, w projekcie zmian w kodeksie karnym, który rząd przyjął w dniu 10 grudnia 2013, likwiduje się zapis artykułu 76 paragraf 2, czyli zatarcie skazania nie będzie mogło nastąpić, ale są... Po prostu moje mówienie jakoś przy rozszerza się w ogóle artykuł 46, to będzie naprawienie szkody w całości lub zadośćuczynienie, który nazywa się ten środek środkiem kompensacyjnym, a nie karnym, wynikanym z zasad prawa cywilnego. To ten środek kompensacyjny ma zastąpić powództwo cywilne. Jeszcze nie ma propozycji wykreślenia, uchylenia przepisów dotyczących powództwa cywilnego, ale już się to sugeruje wyraźnie, bo do tej pory tylko mogliśmy przewidywać, że do tego ustawodawca dąży. I mówi się, że środek z artykułu 46 jest środkiem wyłącznie kompensacyjnym, ale wpływa na zatarcie skazania. Jeżeli go się nie wykona, nie ma zatarcia skazania, co oznacza, że ma też charakter probacyjny. I zadziwiające, że przyjmuje się, nie w przepisie, w uzasadnieniu mówi się, że można orzec przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary wyłącznie pozbawienia wolności, ponieważ proponuje się rezygnację z warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności i grzywny. Zakłada się, że można orzec zarówno obowiązek z artykułu 72 paragraf 2, czyli naprawienia szkody, jak i środek kompensacyjny z artykułu 46. Czyli dwa razy jeden sprawca byłby zobowiązany na podstawie dwóch przepisów do naprawienia szkody. Nie wiem, jaki to ma sens. Jednocześnie niewykonanie tego środka probacyjnego w postaci naprawienia szkody nie miałoby wpływu na zatarcie skazania, ale niewykonanie środka kompensacyjnego miałoby
Gdzie tu sens i logika, to ja akurat nie wiem. I dodam, że proszę Państwa, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest tego rodzaju, że w myśl zasady lojalności, o której mowa w artykule 4 Traktatu o Unii Europejskiej, w okresie od wejścia dyrektywy w życie, danej dyrektywy, do czasu jej transpozycji, państwa członkowskie nie powinny pogarszać sytuacji pokrzywdzonego. Te zapisy dotyczące wyrównania szkód i krzywd w postępowaniu karnym mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji pokrzywdzonego, ponieważ wyeliminowanie powoda cywilnego jako strony postępowania karnego oznacza, że traci on część swoich uprawnień procesowych jako strona, a więc jego sytuacja ulega pogorszeniu. Ubieganie się o środek kompensacyjny nie oznacza uzyskania statusu strony, a zatem pokrzywdzony nie może na przykład zaskarżyć orzeczenia dotyczącego tego środka kompensacyjnego. Ustawodawca odsyła go na drogę postępowania cywilnego. Środek kompensacyjny w przypadku powództwa cywilnego możemy wnosić o zabezpieczenie naszego roszczenia. W przypadku wniosku środka kompensacyjnego nie. A zatem jest to, jeżeli to by weszło w życie, to Polska podejmuje działania sprzeczne ze standardami unijnymi. Dziękuję. A ten przepis, o którym Pani mówi, to oczywiście by było uchwalone, czy to projekt? Ale jest. Ale jest, jest taki pomysł, o to chodzi. Pomysł, ja forsuję już pomysłów, co się przejmie, mamy tylko co posłów. Tak, Jezu, obracał się gdzieś stamtąd, za światło. Co ten kolega tam zasiada? Dla potrzeb rejestracji tego panelu. Szanowni Państwo, tak wysłuchując wystąpień i pozytywnie oceniających nasze krajowe ustawodawstwo i mocno negatywnie i takie będące po środku, chciałbym zasygnalizować jedną kwestię. No, biorąc pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, chciałbym się powołać na jeden z judykatów Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście na treść dyrektywy, a dokładnie na artykuł 6 tejże dyrektywy, albowiem... Proszę Państwa, całe... Wprowadzać do tego, iż Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż brak obowiązku uzasadniania postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia bądź jego umorzenia, choć nie wymaga uzasadnienia, pozostaje w zgodzie z prawem do sądu, czyli z artykułem 45 ust. 1 Konstytucji. Pomimo tego dyrektywa w artykule 6 nakłada na państwa członkowskie obowiązek, są pewne wyjątki, które są podyktowane m.in. kwestią ochrony informacji o charakterze jawnym, nakładają na państwo obowiązek uzasadniania każdej tego typu decyzji tamującej procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej, czyli w naszym przypadku chodzi o postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego i to w formie śledztwa i dochodzenia prowadzonego, jak i umorzenie tegoż postępowania prowadzonego w formie dochodzenia czy śledztwa. I w tym przypadku śmiem stwierdzić, że ten standard, w tym przypadku ten unijny standard jest wyższy od tego, który de facto i de jure ukonstytuował Trybunał Konstytucyjny, odnosząc regulację artykułu 325e do artykułu 45 Konstytucji. Zresztą ten artykuł 6 dyrektywy pozostaje w duchu Karty Praw Podstawowych, w której to przecież pojęcie rzetelnego procesu karnego z punktu widzenia podmiotowego ma szerszy zakres niż tenże, niż to prawo do rzetelnego procesu karnego na gruncie Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstaw wolności. Co do strona bierna, podejrzany, oskarżony korzysta z dobrodziejstwa tegoż prawa podmiotowego. A Karta Praw Podstawowych wyraźnie wskazuje, że także pokrzywdzonemu przysługuje prawo do rzetelnego procesu karnego na gruncie naszej Konstytucji. W wielkim uproszczeniu odpowiednikiem tego jest prawo do sądu, które ma 45 ust. 1 Konstytucji. Mało tego, owa marcowa nowelizacja, na którą powołał się pan profesor Kulesz, to przemodelowanie obecnego modelu procesu karnego, czyli 1 lipca, co do zasady większość przepisów wchodzi w życie 2015 roku, również na chwilę obecną delegalacja czyni zadość artykułowi 6 dyrektywy. No, zresztą w sumie to takiego nic dziwnego, skoro Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ten oportunizm w uzasadnianiu swoich decyzji procesowej, zaniechania, ścigania jest zgodny z Konstytucją, no to
nie ma potrzeby podnosić standardu ponadkonstytucyjny. No, okazuje się, że przynajmniej w tym zakresie wydaje się, jestem przekonany, że będzie konieczna ingerencja ustawodawcy, aby ten standard wyższy konstytucyjnego naszego krajowego, a zaprezentowany w artykule 6 dyrektywy, wprowadzić do kodeksu postępowania karnego. A ja śmiem twierdzić, że to jest optymistyczna wypowiedź. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Czy chciałby z państwa zabrać głos odnośnie tych kwestii, które poruszyliśmy, odnośnie dyrektywy? Zapraszam. Wszystko myślę, że państwo poruszyliśmy. Przenicowaliśmy tę dyrektywę, tak? Dobrze. Czyli mogę dwa słowa tytułem podsumowania już, tak? Czy jeszcze chciałby z państwa zabrać głos? Nie. Szanowni państwo, nie chcę już tutaj przedłużać. Bardzo dziękuję przede wszystkim wszystkim uczestnikom, wszystkim osobom, które dotrwały z nami do godziny 16. Bardzo dziękuję państwu członkom, członkiniom i członkom zespołu doradców do spraw ofiar przestępstw przy prokuratorze generalnym. Będziemy jeszcze nad tym pracować razem, wspólnie. Oczekujemy też na państwa komentarz do dyrektywy. Szanowni państwo, no dyrektywa określa normy minimalne, co oznacza, że państwa członkowskie mogą rozszerzyć zakres praw, zapewniając wyższy poziom ochrony. Są to te minimalne normy wsparcia ofiar przestępstw. Zauważyliśmy szereg sprzeczności, zauważyliśmy błędy w tłumaczeniu i zauważyliśmy tym samym, że jest bardzo dużo do zrobienia na tym polu legislacyjnym mimo wszystko, chociaż na pierwszy rzut, jak mówię, się czyta, to wydaje się, że wszystkie instytucje mamy wprowadzone, ale tak jak powiedział pan profesor Kulesza, który wynalazł najdrobniejsze sprzeczności i w ramach naszego systemu prawnego, to jednak dużo do zrobienia jest, ale szanowni państwo, najdoskonalsza transpozycja dyrektywy, najlepsze prawo no nie pomoże, jeżeli nie będziemy działać z odrobiną rozsądku, ze zrozumieniem problematyki i ze zrozumieniem, że tylko uregulowane podejście i zintegrowane podejście do ofiar przestępstw, do pokrzywdzonych przestępstwem może skutecznie zapewniać tym, że ofiarom środki wsparcia. Bez tego zintegrowanego podejścia wszystkich służb, począwszy od służb pomocy społecznej, poprzez organy ścigania, poprzez NGOsy, wszyscy musimy mieć tego świadomość, że działamy wspólnie dla dobra ofiar przestępstw. Bez tego uświadomienia i taki jest zresztą duch dyrektywy, taka jest jej idea, żeby ten system wsparcia ofiar przestępstw działał w sposób zintegrowany i ukierunkowany. I żeby to osiągnąć, oprócz indywidualnego podejścia, konieczne są szczegółowe przeszkolenia osób uczestniczących w tym systemie wsparcia ofiar przestępstw. To jest bardzo ważne. Dyrektywa też kładzie na to nacisk, więc będziemy też musieli się tutaj na tym skupić. Ale tak jak powiedziałam, najlepsze rozwiązania, najlepsze transakcje nie spowodują, iż to będzie działać, bo idealne prawo, może idealne prawo, jeżeli nie będziemy umieli go zastosować, my jako prokuratorzy, funkcjonariusze, inne podmioty, które uczestniczą w tym systemie, zintegrowanym systemie, to niestety z przykrością stwierdzam, że najlepsza właśnie mówię implementacja, transpozycja tutaj nie pomoże. Dziękuję wszystkim państwu za przybycie. Myślę, że będziemy kontynuować tę tematykę. Zobaczymy, czy w tym roku jeszcze uda nam się coś zorganizować związanego z szeroko rozumianą problematyką ofiar przestępstw. Ja myślę, że ważną problematyką jest pochylenie się nad ofiarami przestępstw wymagającymi szczególnego wsparcia, a więc nad dziećmi, nad osobami starszymi. Tutaj można by się było zastanowić nad naszą tutaj wspólną pracą, by pochylić się nad tą problematyką.
Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za przybycie, za, no, wszystkim dziękuję, że wytrwali z nami do końca. Wiele osób wytrwało, ale jednak nie jesteśmy sami stołem. Bardzo dziękuję panelistom, naszym tutaj członkom naszego zespołu. No i cóż, zachęcam Państwa do zapoznawania się z naszymi publikacjami. Kolejne publikacje są w przygotowaniu. Tutaj specjalne podziękowania jeszcze raz dla wydawnictwa Wolters Kluwer. Podziękowania, chyba już nikogo nie ma, jedna pani tylko tutaj jest, dla prezesa Trybunału i całego Trybunału Konstytucyjnego za udostępnienie nam tej wspaniałej sali, której można poczuć oddech Konstytucji. I Szanowni Państwo, no ja myślę, że do następnego spotkania. Proszę ewentualnie również dzielić się swoimi spostrzeżeniami z nami. Działa zespół doradców. Pani prokurator Lidia Mazowiecka jest otwarta na współpracę z różnymi partiami i też pochyla się nad kwestiami w sposób indywidualny, więc zapraszam do kontynuowania naszej dyskusji, już może nie na tak formalnym plenum. Dziękuję bardzo.